Witamy wszystkich szlachetnych na Podlechu, danego stanu, proszę Państwa. Znajdujemy się cicho, znajdujemy się w restauracji tutaj na rynku w Piotrkowie. No nie, było dobrze jednak, bo tutaj teraz to chodzi tutaj na kamerę, wiesz, kamerę zasłonię. Było dobrze. Znajdujemy się w Piotrkowie na zwanym dzisiaj Trybunalskim, upamiętniając naszą obecnością 550-lecie sejmowalne. Proszę Państwa, otwieramy 31. posiedzenie Rady Królewskiej w takiej formule opracowanej wcześniej, czyli Wiktoria Jezu Christo, Król nam Jezu Chryste, Królu Świata, Królu Polski, Królu Królów, Panie Panów, zawsze i wszędzie. Proszę Państwa, nie będziemy dzisiaj wyjątkowo mówić w tym miejscu z modlitwy, tak w duchu się tylko pomodlimy. Nie będziemy też odczytywać Ewangelii, no, teraz jest w tym miejscu takim publicznym i byśmy troszeczkę sproponowali, wyjaśnili, więc zarządzam w tej chwili taką minutę ciszy, pomódlmy się modlitwą Ojcze nas, zdrowaś Mario, odmówmy ją w jej duchu i później przystąpimy do... Duch Święty zstąp na tę obradę. Proszę Państwa, od razu przedstawiam tutaj obecnych. Po mojej prawej ręce żona, która będzie przegrywała kamerę. Po mojej lewej ręce Jaśnie Wielmożna, Brzegida Andreasi, Ziemia Legnicka, no, nasz senator, osoba, no, która z nami jest już bardzo długo w Radzie Królewskiej. Następnie pan Marek Szybko, starosta generalny Mazowsza, to jest Wyska, Mazowsza, bo dzisiaj jesteśmy w Ziemi Łódzkiej, bardzo niedaleko z Mazowsza, więc będziemy też mówić o tych związkach, bo sejmy pan, później Warszawa, będziemy mówić o rządności, samorządności, o wyborach, ale też o synodach, o duchu, prawda, o tym, dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej, dzisiaj w Polsce. Także może ja zadaję tylko... Widzieliśmy taki porządek obrad na dzisiaj, taki online. Może jeszcze przypomnę rocznice, jakie ci przypadają. W 1479 na zamku w mieście Korczynie wielki mistrz krzeski Martin Bruxelles, von Blitzkrausen, złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończyka. W 1610 w II wojnie polsko-rosyjskiej polskie warunki pod dowództwem Hermana Szczęścia Brzuchowskiego wkroczyły na Kreml i zajęły Kreml. Dzisiaj jest rocznica zajęcia Kremla przez Polskę. W 1621 zawarto polsko-turecki pokój pod Kocimiem. W 1683 wojna polsko-turecka, król Jan III Sobieski pokonał Turków w drugiej bitwie pod Balkanami. Niektórzy mówią, że było ważniejsze to zwycięstwo niż bo to było jakby pobicie. Tym razem nie powinniśmy błędu takiego prowadzić, tylko pod Balkanami to jest vis-a-vis, to tam Dunajem vis-a-vis jest odrzykon i myśmy tam pokonali, dobili, można powiedzieć, na terenie, że już nie mogli się już cofnąć, tak? Trochę się przesadziła tymi bitwami pod Balkanami. Czyli to jest konsekwencja bitwy pod Wiedniem. Następnie 1922 Wiedeń został sklasyfikowany jako wolny od Żydów. Juden Frey. W 1942 roku, w czasy II wojny światowej, Anschlussu Austrii. W 1943 roku, panie Marku, 163 amerykańskie bombowce zbombardowały port Gdańsku i Gdyni, o czym wielu pamięta. W 1943 roku amerykańskie bombowce. Później Drezno, pamiętacie, Hiroshima, Nagasaki. W 1943 było bombardowanie Gdańska i Gdyni, ale w 1944 roku, 9 października, Heinrich Himmler wydał rozkaz całkowitego zburzenia Warszawy. Zimnia ta rocznica. Niesławna. Całkowite zburzenie Warszawy. Być może chodziło właśnie o datę bitwy pod Lepanto, bitwy Bożeńcowej. To chyba pani, tak? Tak, tak. A dla mnie tam jakbyś chciał. I dla pana Marka te dwa. Oczywiście. Które? No proszę wybrać. To już z dodatkami, bez dodatków? Bez dodatków dla pana tutaj. Tak. Dziękuję. Dziękujemy. Ale bardzo dziękujemy. To moja praca. Dziękujemy. Drodzy Państwo, więc te rocznice i następnie tematy, jakie powinniśmy się mówić, 7 października, czyli relacja 7 października z Krakowa. Kilka słów powiem, potem wojsko amerykańskie w Polsce, co na tym sądzimy. W kontekście tego bombardowania Gdańska i Gdyni, o czym się milczy, prawda? I wybory samorządowe III RP, dejudaizacja Polski jako odpowiedź na dechrystianizację. Taki projekt ja rzucam jako król. Skoro oni chcą nas dechrystianizować, to my spróbujmy zdejudaizować. Taką rzucamy hasło. I chrystojudaizm jako odpowiedź na judeochrześcijaństwo. Czyli chrystojudaizm, my chcemy nawrócić Żydów, a nie, że oni nas chcą na
na Biblię, a nie, że oni nas chcą nawrócić na kawę. Tylko te 6 punktów dzisiaj omówili, może życzę smacznego. Nie widzi was kamera, więc spokojnie sobie jedzcie, proszę. Ale ja nie będę kamerę kierował na was. A potem, jak oddam głos panu Markowi, jak skończy jeść, to ja rzeczywiście wtedy, kochani, po prostu, żeby... A muszę trochę przerwać. Nie, Iwonko, to leci na żywo. Ja sobie zjem później, a pan Marek, no to wiesz, czas biegnie. To pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają, bo widzimy, że oglądają i cieszymy się. Dzisiaj jest bardzo improwizowane, no ale tak widocznie ma być. Drodzy Państwo, że nie wiem, czy nas dobrze słychać, miejmy nadzieję, że tak, i ja spróbuję zagaić. Otóż najpierw zaczniemy od tej rocznicy 550-lecia parlamentaryzmu tutaj w Piotrkowie Trybunalskim. Jesteśmy w takim pawilonie, z tyłu jest, no nie widać dobrze z kamery, ale z tyłu jest za nami rynek. Po mojej lewej ręce jest fara, o 17 pójdziemy na msze z obrazem Matki Boskiej Trybunalskiej, prawda? Jeszcze vis-a-vis, znaczy nie vis-a-vis, tylko z tyłu, za naszymi plecami jest Zamek Królewski, gdzie jest wystawa 550 lat parlamentaryzmu. Byliśmy tam dzisiaj, jest też kamień upamiętniający, odsłonięty bodajże 5 października przez marszałka Kuchcińskiego, tego Sejmu na Wiejskiej. Także, ale stricte data przypada dzisiaj, 9 października, bo między 9 października a 31 października odbył się Sejm walny w 1468 roku. Drodzy Państwo, zbiegły się takie dwie daty. 7 października, czyli bitwa pod Lepanto, czyli uchwała Rady Regencyjnej, Matki Bożej Różańcowej. Wiele jeszcze w tym dniu się działo, 7 października. Taki dzień się stał w Rzeczypospolitej Monarchiczny. Bardzo się cieszymy, że niektórzy, zauważyliśmy pan Mikke, pan Braun, pan Michalkiewicz i jeszcze inni, pan Rolla, też namawiali, żeby uczestniczyć w takim Marszu Suwerenności i Wolności. No myśmy powiedzieli w Marszu Królestwa Polskiego, Niepodległości Królestwa Polskiego, Wskrzeszenia Królestwa Polskiego, na krótko oczywiście, bo Piłsudski zamachem stanu obalił to. I dopiero myśmy to wskrzeszyli 18-20 marca 2016 roku. No i później elekcja i zostaliśmy królem elektem 16 roku. Także trwało to sporo, można powiedzieć prawie 100 lat, bo 90, można powiedzieć, 98, ale w tym roku, no w tym roku obchodzimy to stulecie niepodległości, gdzie Rada Regencyjna 7 października proklamowała niepodległość Królestwa Polskiego wówczas, prawda? I to był 7. Czciliśmy to w tym roku w Krakowie mszą u sióstr karmelitanek, później pobyt na cmentarzu rakowickim i tam apel pamięci Karola Hieronima Chodkiewicza, młodego kadeta, który w wieku 17 lat zginął pod Gogolinem i w żelaznej trumnie został przywieziony, właściwie zginął, został ukamienowany przez Niemców, bo postrzelony, wrzucony do studni, ukamienowany. Tam był apel pamięci, potem był msza, taka uroczysta, taka upamiętniająca, dziękczynna, ale też wotywna w Kościele Mariackim. A następnie była taka defilada przez rynek krakowski, w której uczestniczyliśmy. I następnie taka uroczystość nominowania przez naszego hetmana wielkiego koronnego Jana Grudniewskiego na stopień oficerski 5 oficerów i przyznawanie tam orderów, dyplomów. Także w tym też uczestniczyliśmy. I to był 7 października spędzony przez nas. Miejmy nadzieję, że zauważyliście to Państwo. I mamy wrażenie, że przenieśliśmy tego ducha niepodległości Królestwa Polskiego. I już po 2 dniach po dzisiaj jesteśmy na rynku, w tym momencie jesteśmy na rynku w Piotrkowie. W Piotrkowie zwanym Trybunalskim, czyli między Łodzią a Częstochową, żeby tak umiejscowić. Prawda, tutaj w tym szeregu wertykalnym to było, znaczy horyzontalnym, przepraszam, to był Piotrków, potem był Radom, Trybunał Koronny, potem był Lublin, też Trybunał. Te miasta trzy trybunalskie, można powiedzieć, czyli takie koronne, okalające Warszawę. No i obejrzeliśmy dzisiaj wystawę, dosyć dobrze jest urządzona. Nagraliśmy tam wideo, które upublicznimy, drodzy Państwo. I co możemy powiedzieć? No otóż za króla Kazimierza Jagiellończyka rodziło, czyli za czasów Jagiellona rodziło się już takie profesjonalne sejmikowanie, czyli ustalało się już pewne zasady, regulaminy. Właśnie dokładnie wtedy, w tym okresie między 9 a 31 października 1468 roku ustalono, że prawo powinno być pisane, tak? Pisane. Ono powinno być pisane, ale nigdy jako prawo stanowione nie powinno być wyżej traktowane jak prawo Boże, też pisane, biblijne.
Czyli wtedy zastanawiano się w ogóle, czy można pisać prawo, które w ogóle no, jakby w jakimś sensie może, już wtedy domyślano się, że może odbiegać od zasad biblijnych. Drugie wybrano, ustanowiono, że będą od tej pory po dwóch posłów z każdego powiatu, prawda? No i że przede wszystkim, że będą to sejmy składane z dwóch stanów, czyli ze stanu Izby Niższej, czyli Izby Poselskiej, składające się z posłów ziemskich, czyli z rycerstwa, później szlachty, i z arystokracji, czyli ze stanu, z Rady Królewskiej, Senatu, biskupów, prawda, jako dzisiejszego Senatu, drodzy Państwo. No i oczywiście król, który zatwierdza te postanowienia, od którego może być inicjatywa, ale musi to zatwierdzić Sejm, i odwrotnie, Sejm może coś wymyślać, ale musi zatwierdzić król. I ta równowaga władz, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę, że później się wykształciła władza sądownicza, wyodrębniła się właśnie tu też w Piotrkowie, no to można przyjąć, że Piotrków jest takim miastem, które ustanowił prawa królewskie najjaśniejsze rzeczywiste w formie pewnej takiej konstytucji, takich praw, co prawda niepisanych wtedy, bo nie ustanawiano jeszcze na piśmie zasad funkcjonowania Rzeczpospolitej, ale później przez opracowania Goślickiego, Modrzewskiego i innych takich pisarzy politycznych po prostu ukształtował się zwyczaj, a ten zwyczaj zamienił się później w prawo. Mamy tu na myśli o dorobku Sejmu Czteroletniego, prawda, który znowu postanowił Stanisław August Poniatowski nasze zwyczaje opisać, uszlachetnić w postaci zwołanego Sejmu Walnego Czteroletniego, który miał się zająć konstrukcją Rzeczypospolitej, jak ona ma funkcjonować, prawda? Bo po czasach saskich byliśmy całkowicie rozbici, pozbawieni wojska, pozbawieni sejmikowania, prawda? I teraz taka, na dzień dobry, taka uwaga, że od czasu tego Sejmu 1468, od tego 9 października do 9 października 1610, kiedy zdobywamy Krym, mija dokładnie 142 lata. Czyli 142 lata potrzebowaliśmy, żeby ustrojowo tak się wzmocnić, żeby podbić Moskwiczan czy Moskali, prawda? Natomiast i odwrotnie, w 1717 po Sejmie Walnym, kiedy właśnie zabroniono sejmikowania, wystarczyło 42 lata, prawda? 45 lat, no bo 1772 już pierwszy rozbiór, 72 pierwszy rozbiór Polski, czyli można przyjąć, że chyba to by było wtedy 55 lat później już Polska jest rozbierana, prawda? Kilkadziesiąt lat wystarczyło braku sejmikowania, żeby... Oczywiście, że czasy saskie, to trzeba też dołożyć. No to można przyjąć, że kilkadziesiąt lat wystarczyło, żeby wszystkie śrubki rozmontować i Polska, żeby monarchiczna potęga upadła. Drodzy Państwo, dzisiaj nie jest za dobrze. My byśmy powiedzieli pewną parafrazą Jana Pawła II, który przyjechał do Francji pierwszy raz, bo był 5 razy i powiedział Francuzom: coście Francuzi zrobili z tą chrześcijańską Francją. No to my moglibyśmy powiedzieć, coście III RP zrobili z tym parlamentaryzmem królewskim, prawda? Czy to jest fasadowość. Pamiętamy, zaraz po wojnie było referendum w 1946 roku, czy jesteś za granicami na zachodzie, czy jesteś za reformą rolną i czy jesteś za zniesieniem Senatu. Więc Bolszewia jakby zaczęła od rozmontowywania naszej tradycji królewskiej. Jeszcze przed wojną był, jeszcze Piłsudski się na to nie zamachnął, ale po prostu już był przygotowany grunt, żeby znieść Senat, czyli dorobek tego Sejmu, nawet nie zlikwidowali tego zaborcy, a szczególnie zaborca rosyjski, prawda, Senatu. Zlikwidowali to bolszewicy w 1946 roku. Później się odradza Senat, ale są już głosy niektórych oszołomów, że po prostu trzeba by Senatus jako ludzi doświadczonych, którzy roztropnie w sposób, no powiedzmy, taki negocjacyjny, a posłami po prostu perswadowali posłom coś, co jest nierealne, czego król nie zaakceptuje, a królowi perswadowali to, co z kolei Izba nie zaakceptuje. Więc jest to bardzo ważne, prawda? To jest jak podkładka między nakrętką śrubki, a po prostu miejscem, gdzie się dokręca śrubkę. Także to jest po prostu bardzo ważny element, który umożliwia, że to prawo stanowione nie jest po prostu wzięte z rękawa, z kosmosu, prawda? Natomiast brakuje ewidentnie w tym ustroju dzisiejszym, który jakby w ustroju królewskim była demokracja na dole szlachecka, w środku była arystokracja, u góry król. W tej chwili nie ma króla, nie ma arystokracji, więc przejęte wszystkie trzy ogniwa są przez demokrację, w związku z tym Izba Poselska to są przedstawiciele partyjni, Senat to są przedstawiciele partyjni,
a króla zastępuje prezydent i Trybunał Konstytucyjny. Tak? I to są te, prawda, te organy dzisiejszej III RP, czy tej demokracji, która obowiązuje po pierwszej, po drugiej wojnie światowej w wielu krajach. Natomiast rzadko, który prezydent odwołuje się do prawa Bożego, nie obowiązuje już jakby Biblia, prawda, nie przysięga się na Biblię, no tutaj mówimy za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, ale to już jest jakaś też trochę fasada. Natomiast przynajmniej tam się to próbuje jeszcze robić, prawda, tylko przysięga się na konstytucję. Czyli my dzisiaj widzimy, jak tutaj niektórzy epatują tą słowem konstytucja, nawet na królowi założyli, Zygmuntowi III Wazie, temu, co zdobył Moskwę i pojmował carów szujskich, cara szujskiego, prawda, zmienił dynastię na Romanowów. No zakłada się konstytucję, my byśmy wiedzieli, jaką konstytucję? Stolzmana, Żyda, drodzy Państwo, no o czym my mówimy, tak? Na konstytucję żydowską, no to jest tragedia, tak? Czyli najwyższym prawem konstytucja żydowska w Polsce jest. Więc tą konstytucję trzeba jak najszybciej abrogować, znieść i zastanowić się, czy jednym aktem możemy Polskę naprawić, czy wieloma aktami. My się opowiadamy za aktami rangi konstytucyjnej, trzeba zacząć od sejmików, no to przywieźliśmy ze sobą, żeby pokazać, drodzy Państwo, żeby pokazać, jak to u nas wyglądało. Już to pokażemy. Żeby nie być gołosłowni. O, to była konstytucja o sejmikach, prawo uchwalone, sejmiki, proszę bardzo. Ustawa rządowa, prawo uchwalone o sejmikach. I to był 24 marzec 1791 rok. Potem była konstytucja 3 maja i następnie konstytucja o sejmach zwykłych i czyli ta triada tych trzech ustaw, prawda? Ustawa o sejmikach, o formie rządu i o sejmach zwykłych i konstytucyjnych, proszę bardzo, konstytucyjnych, co 25 lat zwoływanych. To jest reprint z Kurnika, bo to jest rzadkość, prawda? Nie uczą tego, mimo że to istnieje. Było trochę więcej tych konstytucji, ale te trzy były najważniejsze. I też uważamy w dalszym ciągu, że powinniśmy zacząć od konstytucji, czyli to się nazywa ordynacja, nie wiadomo dlaczego. To powinna być konstytucja, bo to jest klucz. Tak silne jest państwo, jak silny jest organ przedstawicielski. Czyli tak silne jest państwo, jak silny jest, jak mocny jest samorząd i senat i król. Te trzy elementy, jako trzy stany, po prostu rządzące trzy stany, tak? Izba poselska, senat i najmądrzejsi i król. I teraz wracając, koncentrując się na poziomie, no to optujemy za tym, żeby były sejmiki powiatowe, wiadomo, sejmiki prowincjonalne i sejmiki wojewódzkie. Optujemy też za tym, żeby przede wszystkim zdecentralizować budżet, żeby budżet podzielić na te wszystkie szczeble i żeby po prostu udział w podatkach, chcieliśmy dzisiaj jeszcze mówić o VAT-ie, pan Cezary o tym poruszył, że to jest sposób wyłudzania pieniędzy, ale każdy podatek, czy to jest VAT, czy to jest CIT-8 i tak dalej, powinien być dzielony na 4-5 części, czyli na powiat, na prowincję, na województwo i na rząd, prawda? Zdecentralizować trzeba budżet. I jak możemy, my mówimy o samorządzie dzisiaj, czyli Bolszewia mówi o samorządzie III RP w kategoriach tylko politycznych, czyli zadań i funkcji, tak? A nie mówi nic o samorządzie w formule wpływów finansowych, podziale wpływów. To samorząd, to ziemie generują wpływy do budżetu centralnego. I samorząd jest okradany w tej chwili, gołocony chyba w 70-80% mniej więcej procentach. No to trzeba by oczywiście wyliczyć. Także bez podziału tych pieniędzy, które będą uczciwie dzielone, najpierw zostają w samorządzie, tak jak było kiedyś, tak jak jest w hierarchii katolickiej, tak? Najpierw zostaje na samym dole, potem jest przekazywane wyżej, wyżej i wyżej, czyli do powiatu, do prowincji, do województwa i ewentualnie do budżetu centralnego, czyli do skarbu koronnego. Także drodzy Państwo, nie, to proszę zostawić, nie, za chwilę to zjem. Dziękuję. Także drodzy Państwo, o, ponieważ już zjedliście, to może bym poruszył teraz problem, żebym ja sobie mógł zjeść, kochani. Ja bym poruszył problem tej dejudeizacji, czy to jest możliwe, panie Marku, dejudeizacja i jako odpowiedź na dechrystianizację. Jak pan widzi ten problem? Dejudeizacji jako odpowiedź na próbę dechrystianizacji, bo rozumiemy. Jak pan to widzi? Jeszcze temat
Jest to temat bardzo obszerny. Na ten temat można było napisać wiele książek. Wiele eurydytów mogło napisać wręcz całe tomy. Krótko, jeżeli patrzymy w przeszłość, jeżeli chcemy znać prawdę o przyszłości, jedyną odpowiedzią na to jest Pismo Starego i Nowego Testamentu. Pozostaje pytanie, które. Wiele tych pism zostało sfałszowanych świadomie lub nieświadomie, albo raczej świadomie. Nasza obowiązująca w Polsce Biblia Tysiąclecia znajduje się w pozycji, w której pierwiastki nieprawdy są ściśle ze sobą połączone, a jednocześnie są ze sobą niespójne. Poza tym wiele osób, z którymi rozmawiam, wiele kapłanów, teologów zarzuca mnie, a nie tylko mnie, prawdy oczywiste, w których wynika jedno. Biblia Starego i Nowego Testamentu jest księgą, która objawia człowiekowi zamysły Boże względem człowieka. Znając psychikę człowieka i określając światu jego kierunek, człowiek nie jest w stanie zrozumieć i wykorzystać zasób wiedzy zawarty w tych księgach. Robi to albo świadomie, albo nieświadomie, albo przez sługów. Tych, którym zależy na zdewaluowaniu Pisma Świętego, co się w tej chwili dzieje na wielką skalę, te pisma znajdują się na etapie wewnętrznej oceny pod znakiem zapytania, bo w pewnym momencie są sprzeczne ze sobą. To jest absolutnie nielogiczne, żeby Pan Bóg czy Pan Jezus w jakimkolwiek aspekcie rozpatrywania i pisania mógł czegoś nie dopowiedzieć lub źle przekazać. I tak na przykład Pismo Starego Testamentu i Nowego jest sygnowane przez mojego ukochanego prymasa Polski, prymasa Wyszyńskiego. Tu muszę powiedzieć, że prymas Wyszyński, kiedy sygnował to Stary i Nowy Testament, nie był w stanie przestudiować i podważyć to, co zostało dopowiedziane, bo tam są już akcenty, które przeszło. Jest powiedziane, że Pismo Święte ma pieczęcie, które są otwierane w momencie wypełnienia. I tak na przykład największą tragedią Biblii Tysiąclecia jest odpowiedź na znak bestii. W tej chwili wiemy, co to znaczy znak bestii. Znak bestii jest to liczba człowieka, co jest wyraźnie podkreślone. Jest to liczba 666. Do tego jest wiele wyjaśnień, wiele przesłań, które dokładnie oceniają i określają, jaki należy mieć tok myślenia i działania w analizie, żeby nie popełnić pomyłki, a jednocześnie, żeby nie być służbą szatana, w służbie Boga, bo wtedy dochodzi do paradoksu. My musimy wszyscy, łącznie strona przeciwna, do której się w tej chwili odwołuję, która ma swoją własną interpretację Pisma Świętego, żeby podchodzili bardzo analitycznie, jednocześnie krytycznie wobec samego siebie, wobec tych, którzy ich uczą. Tu jest apel do hierarchii Kościoła, do teologów Kościoła, ponieważ w tej chwili wracam z powrotem do 66. Jeżeli te trzy szóstki są cyfrą szatana, musimy wiedzieć, skąd one wynikają i na czym się opierają. No niestety potrzeba na to poświęcić trochę czasu, ale w zamysłach Bożych bardzo dawno było powiedziane, że
Pan Bóg, widząc wznoszącą się pychę Lucyfera, powiedział aniołom i zastępom niebieskim, że stworzy kobietę, która będzie królową niebios i ziemi. To się dokonało, a fakt dokonania został zanegowany i przyszła Matka Boża w nieprawdopodobny sposób. Matka Boża, która jest i nie jest Żydówką, bo tak jak dziecko przybrane ma prawo dziecka biologicznego, tak jest z Matką Bożą i z Panem Jezusem. I to jest tragedia, który się nazywa wybranym, a który tego nie zrozumie do tej pory. Poniósł wielkie klęski, ale jednocześnie odnosi wielkie zwycięstwa, ponieważ jasno ogłasza swoje tezy i wprowadza w życie. Niedawno miałem przyjemność, że to była mi przyjemność, kiedy czytam wypowiedź rabina, który określa, że wybraństwo w swoich tezach na podstawie kilku wersetów Starego Testamentu, że wybraństwo zostało zabrane. Jaka jest tragedia dla współczesnej rzeszy ludzi narodu wybranego, którzy nie są aż tak bardzo wybrani, bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, Pan Jezus dla mnie jest Bogiem, bo był i będzie, został stworzony zanim świat jeszcze powstał. W związku z czym rabin głosi tezę, która została pominięta przy jakichkolwiek informacjach, rozmowach, analizach, bo była niewygodna. Człowiek nie może myśleć życzeniowo. Miałem przyjaciela, no nie miałem, bo on nie żyje, to jest psycholog, pewnie znany wam jest wszystkim bardzo dobrze, mnie może trochę lepiej też. Przyjaźniliśmy się bardzo, bardzo wiele lat, Marek Kotański, którego filozofią główną i myślą w rozmowach i w kontaktach międzyludzkich było stwierdzenie: człowiek nie potrafi i nie umie myśleć katastroficznie, w związku z czym jest to tragedia dla człowieka i nie tylko dla człowieka, ale również dla całych narodów, pokoleń. Takim narodem jest naród niemiecki. Narody, które się same wybrały, które nie chcą dojść do źródła prawdy, bo mój Bóg mówi: nie zabijaj. A inni bogowie? Dobrze byłoby zacząć dialog i rozmowę z przywódcami religijnymi, zanim broń zostanie wzięta do ręki, zanim wymordowywać w trzeciej wojnie. Trzecia wojna w zasadzie na podstawie rozwoju psychiki ludzkiej, demoralizacji społeczeństw jest prawie nieunikniona i łatwa jest do wywołania, mając taką potężną broń, jaką są media. Ale to jest temat szerszy na inny czas, wracając do sprawy judaizmu. My wszyscy, jak również i katolicy, musimy zacząć myśleć właśnie trochę katastroficznie, a jednocześnie nasze myślenie życzeniowe musimy odłożyć na czas znacznie późniejszy, bo musimy wiedzieć to, co przeżywali Żydzi w getcie, to, co przeżywali Polacy i między innymi ja, jako dziecko, który znalazłem się w Pruszkowie w obozie przejściowym, przeżyłem całe powstanie warszawskie, który pamiętam bardzo dokładnie wszystkie elementy, które były mi widoczne, które było mi dane zobaczyć, pamiętam z przeraźliwą precyzją, a miałem tylko 3,5 lata. I to było może głównym moim motywem, bo będąc zaangażowany w wiele różnych działań, interesowało mnie zapobieganie wszelkim możliwym starciom, badanie psychiki człowieka w każdy możliwy sposób, analizując wszystko to, co się dzieje lub może się stać, i sprawa nieuniknioności przypadków i
tego konfliktu, który mnie zaczyna przerażać, bo ten konflikt się już rozwija na zasadzie faktu dokonanego, omijając sprawę, która jest podstawowa dla nas. Polska jest z zamiłowania, bo nie mogę powiedzieć inaczej, z tradycji, narodem katolickim, bardziej wierzącym od innych narodów, ale jest też jeszcze bardzo daleko na drugiej półkuli naród australijski, który jest konglomeratem wielu narodów, wprowadzonych w tak zwany system wielokulturowości, który szanuje, sprawnie zarządzany jeszcze do tej pory przez rząd australijski. Ale jak długo to będzie trwało, nie wiem. Tego w zasadzie jest to opisane w wielu różnych przesłaniach, ale wracamy do sprawy zasadniczej. Jeżeli Bóg stworzył tą ziemię i stworzył wszechświat, a stworzył to właśnie dla swojego syna, który przyszedł już jako znany, żądano dowodów. Pan Jezus co powiedział? Dowodów nie dostaniecie, znaków dostaniecie tylko znak Jonasza. Jonasz, jak wiemy, jak czytamy w Starym Testamencie, przebywał w brzuchu wieloryba przez ileś tam dni. I ten znak jeszcze Pan Jezus w swojej wersji i odnośnie tak, Syn Człowieczy będzie w brzuchu ziemi. Dzisiaj możemy przeanalizować, bo my wiemy, co się stało. Pan Jezus był w tak zwanym, był w piekle przez 3 dni. Nie został ten znak dany i nie został rozpoznany przez nich, przez naród wybrany, przez ówczesnych teologów. I teraz należy sobie zadać pytanie, jak to się dzieje i kto komu pomaga i dlaczego i za jakie pieniądze, że odbiera się tą wiarę tym zwykłym ludziom, dewaluuje ją się w sposób nieprawdopodobny, a jednocześnie napływają ludzie z obcych krajów, kiedy jest wyraźnie powiedziane w współczesnych przesłaniach, między innymi Rozalii Celakównej, pragnienie Pana Jezusa, który chce być królem Polski. Jak może rząd w tak perfidny sposób, bo nie można powiedzieć albo w zakłamaniu, albo już z infiltrowanym myśleniem dokonywać rzeczy niezgodnych z planem Bożym. W tej chwili zaczynają się pojawiać zespoły ludzi lub przedsiębiorstwa, które się nazywa, lub przedsiębiorstwo będzie powołane, tak zwane polskie wody. Co to znaczy polskie wody? Czyje one są? W pewnym momencie okazuje się, że te wody, obcokrajowcy, przejmują tą wodę w całym kraju, przejmują obcokrajowcy jako swoją własność, zapominają, że Stworzyciel Wszechświata, Ziemi, ich samych, On to stworzył i tytuł własności odbierają samemu Bogu. Największą tragedią dla mnie jest episkopat, który wyciąga wnioski, albo już jest zinfiltrowany, albo jest im wygodnie myśleć tak, że pozwalają na dokonywanie zaleceń przełożonych, tych, którzy nie są przełożonymi ani żadnymi właścicielami Polski, bo właściciel Polski podobno już jest, już go ktoś widział, słyszał, już niedługo się określi. No, poza naszym prezesem, to nie widzę innego, który byłby w stanie coś na ten temat powiedzieć, a enigmatyczne rozmowy nie prowadzą do żadnego celu, pozostają enigmatyczne. Człowiek nabiera w swojej świadomości takich odruchów, które są już prawie i myślenia, które są niekontrolowane i
odsuwają wszelką myśl obronną. Jeżeli by teraz cokolwiek nastąpiło w naszej ojczyźnie, to ta ojczyzna jest już skazana na totalne wyginięcie, na totalne ubezwłasnowolenie z uwagi, kiedy na rząd polski, naród polski obchodzi tradycję iluś tam lecia wolności. Jaka to jest wolność? Jeżeli mamy ustawę 1066, jeżeli mamy ustawę 447 i wobec tej ustawy 447 jest paragraf od Boga, którego numer jest 477. Ten paragraf jest wydany ponad 2000 lat temu. I ten paragraf jest nadrzędnym nad człowiekiem. No nie może mi nikt powiedzieć, że prawo człowieka nie może mieć większą moc sprawczą niż prawo Boże. Jest to totalny absurd. My jesteśmy tutaj jak mrówki żyjące w różnych stadach, pod różnymi sztandarami i my musimy się, jesteśmy istotami śmiertelnymi. Jak można się porównać do kogoś, kto jest nieśmiertelny i jest właścicielem jedynym? Z tego wynika bardzo wiele różnych spraw, sytuacji, ale jest chyba może najważniejsza rzecz, którą w tej chwili chciałbym doprowadzić do finału. Dialog musi się odbyć. Polskie powiedzenie mówi: gość w dom, Bóg w dom. Ale czy może być tak, żeby gość przychodził do domu i w tym domu zaczynał się rządzić, albo wyrzucał gospodarza z tego domu? To jest niemożliwe z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia każdego prawa. A jeżeli jest taki kraj, który takie prawo ustanowi, że akurat tak można, jest to prawo, bezprawne prawo, bo jest i nielogiczne, i antyludzkie. Jeżeli mój król mówi o biednych ludziach, którzy są wykorzystywani, którzy nie mają co jeść, nie mają możliwości obrony, którym domy są zabierane, wyrzucani są z pracy, żebrzą, mi się serce kraje. Nie mogę patrzeć, ale był taki jeden pan, który sobie pozwoląc na wysokim stanowisku, do starszego człowieka potrafił powiedzieć: spieprzaj dziadka. Jestem dzieckiem Warszawy i pozostanę. Jestem dzieckiem również drugiego kraju. Kocham swoje obie ojczyzny. I szacunek, jaki tam ja doznaję ze strony rządu, jest niewyobrażalnie, diametralnie inny niż jest u nas. Ja się wcale nie dziwię, kiedy rząd australijski dosyć obojętnie patrzył, mówię obojętnie w cudzysłowie, na wizytę naszego pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent mówi o dwóch narodach żyjących ze sobą, to albo nie zna historii, albo nie chce znać, albo będąc dzieckiem uczono go, nie wiem z jakich książek, nie wiem jacy historycy przekazywali mu tą wiedzę. Czy król miałby jakieś pytania jeszcze? Tak, bo to jest pewna taka operacja, gdzie cały czas jeszcze teraz dałem dzieło, szukał tych sejmów, żeby to było temat wiodący, sejmowany, natomiast bo to jest działanie polityczne, tak? Jeżeli oni nam proponują, nie proponują, tylko dokonują, odskórnie, wiem, że pani Brygida jest tego bardzo mocno, czyli przemycają, rzucają, interpretują naszą liturgię, czy eliminują pewne zwroty na zwrócenie się Żydów i tak dalej, czyli zbliżają do Talmudu, stawiają menorę i tak dalej, czyli stojące i tak dalej, czyli cały proces się odbywa w protestantyzacji, prawda? Kościoła katolickiego, zmierzający w kierunku, nie ukrywają ani Wojciech Polak nie ukrywa, ani Prezydent Duda, że to chodzi o judeo-chrześcijaństwo, to teraz zawsze będzie
takie cywilizacyjne pytanie, z jakim prymatem, czy judeo-chrześcijaństwo, czy chrześcijaństwo nad judaizmem, skoro oni w takim razie, nie ukrywając, zmierzają do prymatu judaizmu nad chrześcijaństwem, to my powinniśmy w odwecie zacząć protest chrystianizacji judaizmu, czyli po prostu ecclesia militis i to, co drugi sobor watykański wykluczył, czyli zabronił nawracania Żydów, nawracania. Chciałbym, żeby Pan w tej kwestii się powiedział, czy mamy prawo, czy obowiązek, czy to jest sprzeczne z Biblią, próba chrystianizacji judaistów. Tak, temat jest bardzo ważny, bardzo kontrowersyjny, bardzo niebezpieczny, ponieważ z tego co wiem, rozmawiałem z wieloma judaistami w Australii, rozmawiałem wiele i w naszej ojczyźnie i wiem, że zgodnie z prawem Talmudu, jeżeli noga Żyda stanie na jakimś terytorium jakiegoś kraju, gdzie nie było króla, ta ziemia należy do Izraela. Jest to dosyć logiczne. Podobnie jest w prawie brytyjskim, tylko trochę inaczej. Jest to bardziej subtelnie przekazane. Co się zresztą stało? Anglosasi przejęli prawie 3/4 świata i w dziwny sposób te 3/4 świata oddali z powrotem. I teraz niebo doskonale wie, Bóg, Pan Jezus, czyli cała Trójca, jak i również Matka Boża, która tak wiele razy się objawiała w Polsce, tak wiele razy patronowała wielkim bitwom, ostrzegała Niemców, zwłaszcza Zakon Krzyżacki przez Świętą Brygidę, że poniosą klęskę. Tak samo i ostrzegała później, przecież te wypowiedzi pozostały bez echa, to co powiedziałem wcześniej, człowiek nie analizuje i nie chce analizować. Teraz druga przepowiednia fatimska już ogłaszała, już nam zawierała treści, że będzie następna, ostatnia. Trzecia przepowiednia fatimska jest najważniejszą przepowiednią, która do tej pory nie została opublikowana tak, jak ona brzmiała w rzeczywistości. Jestem członkiem apostolatu fatimskiego, ojca Grunera. Moje nazwisko jest zanotowane. Trzecia przepowiednia dotyczyła jednego z najbardziej ważnych spraw. Nakazywała papieżowi ogłosić w 1960 roku pełną treść trzeciej przepowiedni fatimskiej, łącznie z aneksem, w którym jest powiedziane ostro, jeżeli nie będzie ogłoszona w tym czasie, a w tym czasie dlatego była potrzeba ją ogłosić, że zbierał się drugi Sobór Watykański, bo wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. Nakazywała przez media watykańskie ogłosić wszystkim rządzącym i rządzonym całego świata. W związku z czym to była jedyna nadzieja na pokój. Do tego jeszcze był tak zwany pokojowy plan z nieba, którą w tej chwili już interpretatorzy mówią, że jest czwarta. Nie, to był tylko aneks do trzeciej. Jeszcze zostało powiedziane przez Matkę Bożą, jeżeli to się nie stanie w 60 roku, będzie trzecia wojna światowa, która jest nie do uniknienia i zmiecie 3/4 ludności świata. W tej chwili już się głośno mówi, znaczy otwarcie rząd światowy głosi, że jest za dużo ludzi, trzeba zdepopulować świat i metodologia zdepopulowania świata jest nieprawdopodobna. Ja uważam, że dr Mengele w tej chwili z radości się przekręca w swoim grobie, może już nawet swoją trumnę rozwalił, tą swoją wielką radością i miłością do tego, co on zrobił, bo to jego dzieło jest skarlałe wobec tutejszej możliwości. Jeżeli się jest obowiązek szczepienia, prezydent lubi, nie wiem dlaczego lubi, czy może lubi z powodu tego, że
jest czułym, wrażliwym prezydentem i chciałby, żeby ludzie nie doznali przykrości w momencie epidemii, czy jest nieuświadomiony, czy świadomie jest po drugiej stronie lady. Rzuciłem słowo, imię i nazwisko naszego prezydenta, bo nie znam jego motywów, nie rozmawiałem i na pewno nie będę rozmawiał, ale jednocześnie muszę dodać, że prezydent Trump jest absolutnie przeciwny szczepieniom. Dlatego chciałbym zauważyć, że coś w tym musi być, skoro on nie jest, no bo gdyby prezydent Trump był w Polsce prezydentem, albo nasz prezydent Duda byłby tam prezydentem, to byłaby ciekawa sprawa, a różnice są na tyle warte zastanowienia i przeanalizowania, bo przecież droga rozpoczęła się w dziwny sposób. Wpłynięcie pancernika Schleswig-Holstein do Zatoki Gdańskiej bez wystrzału wpływają z przyjacielską wizytą. A później przy końcu wojny następny pancernik Gneisenau został zatopiony w zatoce. W związku z czym Polacy, gdyby byli uczciwi, powinni ostatecznie zwrócić Niemcom za poniesione koszta tego pancernika, za całą wojnę, bo w tej chwili się szuka winnego. W tej chwili my mamy w naszej ojczyźnie bardzo bogaty język, bardzo obrazowy, jest wiele ciekawych przesłań i przysłów, w której jedno z przysłów mówi: kowal zawinił, ślusarza powiesili. W tej chwili jest to świadoma akcja przejęcia całego świata. Ameryka jest w to bardzo poważnie zaangażowana. Te wojny, które się odbywają, mają ściśle określony kierunek. Polska tak się dziwnie składa, jest położona geograficznie i geologicznie tak, że opłaca się za wszelką cenę tą Polskę zająć. Można zająć militarnie, tylko nie ma jak. Ale pokojowo, ile wojen zostało zaaranżowanych pokojowo, począwszy od takiego pokojowego podstępu, jakim jest koń trojański. Ten koń trojański istnieje u nas. Jeżeli ja jestem w Krakowie zobaczcie, na tramwajach pisze Junkers, ciepło, które grzeje. A ja pamiętam, samoloty Junkersy były to myśliwce bombardujące, które z lotu nurkowego włączały syreny i bombardowały i niszczyły całe połacie miasta. Jak ja mam na to patrzeć? Ja mam tego nie powiedzieć? To jest mój moralny obowiązek powiedzieć. Może dlatego przeżyłem, żebym miał obowiązek powiedzieć. Jestem dzieckiem powstania warszawskiego i to jest mój gdzieś głęboko siedzący w sercu i w umyśle temat, który mnie nurtuje. Tak jak nie było możliwe tej wojny zapobiec, a ta wojna rozpoczęła się w zasadzie przez Polskę, a ściśle mówiąc przez prymasa Londa, którego wy teraz chcecie wyświęcić. Za co? Za 6 milionów Polaków? To nie są moje słowa, to są słowa Pana Jezusa. Nie wypełnił objawień. Tak, miał obowiązek dokonać intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. Wyobraźcie sobie, jaka jest obowiązkowość Boga względem swoich słów. Pan Jezus dał nam wolną wolę. Wam też dał wolną wolę. Wszystkim. Mnie dał też wolną wolę. I ja mogę z tą wolną wolą zrobić to, co ja chcę. Ale również za złe uczynki ja zapłacę. Moja wolna wola jest zobowiązana prośbą Pana Jezusa, żeby w tym procesie intronizacji partycypować. Partycypuję duszą, sercem i ciałem. A partycypuję dlatego, żeby ocalić i was, i nas, wszystkich, cały naród i wszystkie narody całego świata. Według Rozalii Celakównej dwa kraje zostały wymienione. Australia i
Ameryka. Ale jednocześnie w trzeciej przepowiedni fatyńskiej zostało powiedziane tyle, że w zasadzie można było bardzo logicznie dojść do konkluzji, jaka jest cena niewypowiedzenia, niewyartykułowania tego przez papieża. Papież się lękał, bo straszne słowa. No bardzo przepraszam, co jest bardziej straszniejsze? Miliony ludzi wymordowanych? Czy lęk papieża przed publikacją? Królu, czy są jakieś jeszcze pytania? Ludwik Endegaweński, znany z węgierskim, proszę Państwa, zjazd Koszyca w 1373, który też przez niektórych jest uznawany jako pierwszy Sejm Walny, 1373. Chociaż tutaj to zawsze dobrze widać, tutaj jest właśnie Ludwik Endegaweński, ale on ma jeszcze inne znaczenie, bo on ciągnie pewną dynastyczność endegaweńsko-węgierską i zakusy, jakie są w tej chwili w kierunku remonarchizacji Europy. Ale to, co się dzieje w tej chwili, że nagle Sejm wiejski zapałał. My sobie podpoczniemy, panie Marku, za chwilę oddamy głos pani Brigidzie. Zapałał jakby miłością, tak? Nie wiem, czy to brać, czy to jest dobre, wierzę, czy zajwierzę, do Sejmu Walnego, do Królestwa. To jest bardzo dziwne, bo to by oznaczało, że jest pewna konwergencja, że oni zbliżają się do nas, czyli w kierunku władza uchwałodawcza Sejmu na wiejskim, w czasie do władzy Sejmu Walnego. Bo to on oddawanie czci i świętowanie w kole Sejmiku Generalnego Wielkopolskiego, potem świętowanie tutaj 5, czyli 4 dni temu Sejmu Walnego w Piotrkowie, czyli początek dwuizbowego parlamentu. To jest taka jakby próba przejęcia, tak? No, nie wrogiego, ale przejęcia tego, co my już odpaliliśmy. My mamy Sejmy Walne od października 2014 roku, a oni jakby, więc oczywiście tu jest możliwa konwergencja, ale za tym idzie ruch jakby innego skonfigurowania Senatu, a za tym z kolei idzie inne skonfigurowanie czegoś, co jest nad Senatem. Czyli dzisiaj ten masoński prezydent i Trybunał Konstytucyjny, oni już powoli się godzą, że powinien być król, a nie królik, tak? No bo te króliki, po prostu nazywani naczelnikami i tak dalej, no nikomu się nie podoba rządzenie z tylnego siedzenia. W związku z tym niech też bierze odpowiedź, bo za tym wszystkim stoi pełna odpowiedzialność. My nie wiemy, kto jest odpowiedzialny w tym systemie. Tutaj miał pan rację, pokażemy w tej chwili Fatimę, prawda? To będzie lepsze platać wąski religijne. Ale co nas bardzo martwi, że z jednej strony władza, jeżeli pani też tam natchnęło panie to dzieła, proszę Państwa, kupiliśmy dzisiejszą gazetę od Sejmu, tak? To dziennik od Sejmu. I niestety w dzisiejszym dzienniku od Sejmu ani mowy nie ma, ani nic, ani notatki. Z jednej strony rocznicy Sejmu Walnego, a z drugiej strony rocznicy zabycia Kremla. To jest związek logiczny. Sejm Walny spowodował erę takiego rozrostu Rzeczypospolitej, to jest taki mechanizm, turbo doładowanie, które spowodowało, że ustrojowo i gospodarczo byśmy w stanie przejąć na dwa lata Moskwę, Kwiczan, tak? I jeszcze na życzenie bojarów, na życzenie, czyli uwięzienie Wasyla, hołd, umieszczenie w Kostyminie, prawda, on tam umiera, zmiana dynastii na Romanowo w międzyczasie Maryna i samozwaniec, prawda, ale nie chcemy tego ciągnąć. Wracamy do dzisiejszych czasów, bo ja bym chciał naprawdę pani powiedzieć, ja wiem, że coś pani będzie powie ważnego, że dzisiaj jest ta koncepcja remonarchizacji Europy jakby w kierunku od strony saskiej, od strony habsburskiej, bardzo często to słyszę, od strony odpowiedź wrogiej nam. I oni mówią, dobrze, jeżeli chcecie już monarchię, to tak, byleby ona była, wtedy już nie ma takiej częstotliwości przekupywania głosów, tak dalej, bo już wystarczy jednego zainstalować, tak jak za czasów saskiej, pamiętacie, jak nam zainstalują takiego, i to jest od strony, paradoksalnie w sensie Węgier, że oni będą się wtedy powoływać prawdopodobnie na Ludwika węgierskiego, czyli Adega Mieszkała, może być od strony Habsburgów i może być od strony saskiej. Mają demagogicznie używając tam hasło, że mieliście taki król i tak dalej. Czyli widzą, że jest pewne zagrożenie renesansu dynastii
piastowskiej, tak, czy nawet popielidowskiej, można powiedzieć, czyli leszczyńskich, krótko mówiąc, no przecież nie są głupcy, wiedzą, kim byli leszczyńscy, szybko jest kontrposunięcie, jak na szachownicy, w sensie, jeżeli już, to godzimy się z tej Nawalnym, ale w naszej koncepcji masońskiej i godzimy się na króla, ale w koncepcji prawdopodobnie to, co odpowiedziała przez telefon mi pani Brigida, także ja bym prosił, że pani może kilka słów, jak pani to widzi, czy to jest tylko teoria spiskowa, czy może coś jest na rzecz. Bardzo proszę. Ja żeby później dodać. Dobrze, mamy czas. Mamy czas. Mamy czas. Czas jeszcze planujemy za herbatkę i mamy jeszcze o 17 idziemy na mszę, a jest 15.30. Nie, mamy nic nie robimy. Mamy jeszcze godzinę czasu. My jesteśmy jedyną konfederacją. A no właśnie, myślę, że pani też. Jesteśmy jeszcze konfederacja spiska. Tak. I nawet Korwin-Mikke się właśnie powiedział też o tej, tak. Także tam jest wszystko przemycane. Akurat moja rodzina wchodzi ze spisu. To jest pani, że tak powiem, dobrym źródłem informacji. Więc wiem, że tam... To jest pogranicze Doliny Stajemniczonych, to jest pogranicze polsko-węgierskie. Słowacja, jako to są północne Węgry. Tak, żebyśmy to rozumieli. To granica polsko-węgierska. Ta granica została przesunięta w 1300 roku. W momencie, kiedy Antygonowie przyjęli władzę na Węgrzech i de facto zajęli się tym władcą. Co to jest? Jak już spróbuję znaleźć to miejsce, to jest mowa. Czaków, Abejów, Sychów też. Zainstalowali tam przody pochodzące ze wschodu Węgier, Henków, Turzo, którzy później przez lata się... Panią, że pokażemy tutaj właśnie Midzicę, prawda, czyli Czortem, też okolice. Się tam umocnili, bo zostały im przekazane pokali, czyli przesłali złota. Ale jak to się ma do dzisiaj? Ja wiemy, że to już jest mocny zalążek. No, do dzisiaj to trwało do II wojny światowej. Oni się powiązali z amerykańskimi korporacjami Anaconda, Gisze. Proszę zauważyć, że pierwszą osobą, która odwiedziła naszego obecnego prezydenta Dudę, był potomek właściciela jednego z udziałowców firmy Anaconda, pana Busha. Powiązany krewny byłego prezydenta. W związku z tym problem Spiszu, który w Słowacji, która nadal jest pod panowaniem w zasadzie na nie wiadomo kogo. Która napadła na 13 grudnia, 3 września, prawda? Która zrobiła tu bez zawiązanie koalicji z tym osobą księdza, nie pamiętam. Tiszo, tak. To jest taki twór raczej pro-niemiecki, można powiedzieć. Trudno powiedzieć, mi się wydaje, że tak, że tam no, rozumiem, tak, tam, tak. Bardzo tam mają tak. Tak. Wybór. No, to było na nie ma. I tak samo, czyli Spisz też jest na Habsburgu. Proszę zauważyć, że na Kongresie Wiedeńskim ustalono, że to Habsburgowie przyjmą koronę polską. Ale to tylko na Kongresie Wiedeńskim. Że no ale tam przejął Aleksander jedynie. Potem Aleksander. Były te wakacje, ale dlaczego pani jest teraz taka, konfrontujemy się, bo myśmy opatrznościowo zawiązali najpierw konfederację niepołomistą, która miała dążyć do Sejmu Walnego. Jak to stworzyliśmy, zamieniliśmy tą, znaczy dążyliśmy w jakimś sensie wydać właśnie do życia konfederację rydzyńską, czyli taką leszczyńską. A oni mają konfederację spiską, czyli mon... Dlaczego ten spis jest taki ważny? Dlaczego ten spis? Dlaczego ktoś wykombinował, że będą remonizować pod tej stronie? Bo tam mieszkali Korwin-Mikkowie. Aha, tak. Także podejrzewam, że oni będą próbowali. Ale to jest takim skojarzeniem z prowęgierskim, prawda? Tak, też z prowęgierskim.
Habsburgowie też byli królami Węgier. Ostatni chyba cesarz był królowany w 1916 roku. Czy to nie jest próba renesansu też nie od razu, od razu cesarstwa rzymskiego, też stolicą w jednej. Czy to nie jest ta próba? De facto upada w czasie pierwszej wojny światowej cesarstwo rzymskie, tak? Ale z siedzibą już w jednej. Z obserwacji wynika, że Węgrzy są za tym, żeby przywrócić monarchię. Chcą nam być, prawdopodobnie przyglądają się wszystkim kandydatom. Wiedzą, że Polska jest silna i że zawsze wspólne rządy dużo przynosiły do tej opuszczyce. Ludwika Degawęski potem była Jadwiga, jako nie była córka króla Roberta i to jednak otwierał tutaj rynek, prawda? Na handel, tak samo. Dostęp do morza i tak dalej. Te ziemie, które były zdobyte, czyli Ruszalicka, ona była tylko dostępna dla kupców z Polski i z Węgier na przykład. Węgry są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wpuszczanie obcych kupców do nich. Uważają, że oni są tak małym krajem, że tylko oni mogą handlować. To ci jest takie przekonanie. A jak stosunek Węgrów, powiem, że Urban jest bardzo proizraelski, prożydowski. Jak to pani widzi? Bo ja tam widzę, że oni jeszcze gorszą zależą od Izraela niż my, tak mi się wydaje. Jest to pewien problem. Wydaje mi się, nie że jest katolikiem, tylko jest protestantem, z tego co ja wiem. Jest protestantem, tak. On bardziej może. Wydaje mi się, że w ogóle ma korzenie, trudno powiedzieć, jakie ma pochodzenie, ale tak mi przekazano, że oni pochodzą z okolic Zimnogrodu wszyscy. Aha. Oraz Zagarpacia, tak. I te naleciłości tutaj Arianie, prawda? Są wyznawcami na wielu obserwowałam. Wydaje mi się, że w ogóle idą w tym buddyzm. Tak? A niech pani powie, pani jeszcze pochodzi z Legnicy, bo Dolny Śląsk, no pomówmy kilka słów o Dolnym Śląsku. To jest tak, mamy ten spis, wiemy, że Konfederacja będzie specjalnie rozmawiała, żeby zdawać się w tajemniczonym, bo nie w tajemniczonym, bo nie rozumiemy, że Konfederacja jest spiska, tak? To pochodzi od spisza, nie takich spornych, oczywiście może nie spornych, ale pamiętajmy, że myśmy na przykład ten spisz, my oczywiście w swoim jakby tutaj określeniu granic nie żądamy całego spiszu, bo jest spisz w tej chwili części jest w Polsce, części jest na Słowacji, prawda? Spisz jest ważny, to jakby jakaś tajemnica była, to coś jeszcze. Natomiast jest, no, spis jest bardzo ważny. Ale tak samo nie mniej ważny jest jego odpowiednik, czyli Kotlina Płocka, czyli Płocko, Orawa, tam nie jest Orawa, tylko tam jest, bo tu jest Orawa, tam jest Opawa, ale to mogę się mylić. W każdym razie Kotlina Płocka w kierunku potem Kołomnica, czyli Morawy generalnie, to znikły, prawda? Nie ma mora. Jest Czechy, jest Słowacja, nie ma mora. Morawy to jest potężna historia, bo Słowacja nie ma żadnej historii praktycznie, bo to są Węgrzy. Ziemie polskie, tak, ziemie polsko-węgierskie, więc po prostu, ale Dolny Śląsk stał się takim też taką wyspą, bo ta Konfederacja Spiska działa na Dolnym Śląsku. Nie sądzę, żeby to był przypadek, w kierunku bardziej Saksonii. Więc ta remonarchizacja, która oni wiedzą, że ta demokracja się już wypala, ona doprowadza do nieszczęścia. Nawet masoni są chyba wystraszeni, że po prostu nie, jakby samolot im się wymknął spod kontroli, pojazd, którym kierowali, wymknął im się spod kontroli. W związku z tym oni chcą rzeczywiście coś innego, wiedzą, że ludzie już nie kupują demokracji samej, więc być może oni rzeczywiście idą w taką remonarchizację, ale właśnie w tej formule protestanckiej, czyli w sumie żydowskiej, czyli masońskiej. Tak? Więc raczej ślady wiodą w kierunku raczej Saksonii, w kierunku Wettynu, czy w kierunku może Wittelsbachów, etc., etc., prawda, tych rodów tam nie
jest pisał już, prawda? Że oni chcieli najchętniej tutaj znowu na Żydzi nałożyli niby na nasz korpus swoją głowę, ale nie dają już rady. To jest zbyt słaba kultura, znaczy antykultura to jest. Więc oni uważają, że teraz skoro nie dali nas rady zjudaizować, to muszą wzmocnić ten proces protestantyzacji. Ale to jest tylko teoria oczywiście, nawet nie spiskowa, tylko teoria, bo na pewno widzimy, co się stało z Platformą i z Nowoczesną. Oni nas podbili, to byli przez Focus Deutsche i te Focus Deutsche populacje jakby nie akceptują. Zbytnio zostało to zdemaskowane i oni się boją, że Kaczyński, mimo układu okrągłego stołu, że raz my, raz wy, czyli raz syjoniści, raz komuzdojcze, ale Polacy ani nie chcą za bardzo kupować niż syny ministrów, czyli PiSu, ani nie chcą kupować już komuzdojcze, czyli Platformy i tak dalej. To wszystko się koncentrowało we Wrocławiu już w okolicach, prawda, te boje. I wychodzi trzecia, skoro jesteście tego i tego, a pojawił się ruch Leszczyńskiego, czyli monarchia, król polski, to musimy jakoś temu przeciwdziałać i my też stawiamy na szachownicy naszego prezydenta, że tak powiem, czyli opcję remonarchizacji, ale w rycie, jakbyśmy powiedzieli, protestanckim. No, nie wyobrażam sobie, że oni kiedykolwiek poprą katolika. To jest po prostu wykluczone. Czyli zostaje, boją się tego, prawda? Bo nasza siła, proszę sobie wyobrazić teraz, Polska, katolicka, tak? Jeszcze z sejmami walnymi, no to jest jakby porównać do przemysłu samochodowego, to jest Ferrari do potęgi M, tak? To my po prostu wyprzedzamy go na siłę. Tutaj też mogą się bać Rosjanie tego, że nie powinni się bać, no ale to mogą się bać, prawda? Bo oni się generalnie zawsze bali dobrego ustroju, dobrego rządzenia. Dlatego na przykład traktat do Neuwolda z 1720 roku mówił, że musimy zapewnić anarchię w Polsce. Musimy nierządy, anarchię, kłótnie. Oni nie mówią, jaki tu ma być ustroj. Ma być tylko ciągła kłótnia, ciągle taśmy prawdy, ciągle... Prawda? Oni to będą finansować. Natomiast my proponujemy coś innego, proponujemy Polakom sejmowalny król, czyli zupełnie odwrotność tego, czyli porządek, ład, brak kłótni, jedność, pokój, zgoda, pojednanie. I teraz jak pani to wyczuwa, bo to trzeba się nie może wszystko polegać na tym, że mamy pełny dostęp do informacji, bo oni sami. Tylko jakby to po skutkach możemy się domyśleć, co oni kombinują, tak? Że, no właśnie. Powstania Międzymorza tak zwanego. Czyli jednak oni tak. Zdecydowali się na to, tak? Tak, z tym, że... Czyli sowieczyzna z domieszką niemieckiego. Tak. Dobre. I przymierzają się też do właśnie do królestwa takiego połączonego jakby za Antygotem. I te ziemie prawdopodobnie obejmowały Wrocławia, Legnicy, to były ziemie w tym czasie zajęte przez Niemców. Cesarstwo, tak. Habsburgów, one się łyknęli Czechy, potem Śląsk. Więc tak samo tylko część Ukrainy była... To też dzwoni, słuchajcie, możemy oddać głos, bo to Cezary dzwoni, fajnie. Część Ukrainy była po prostu przyłączona. Witamy Wielmożnego. Przepraszam pani. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Prosimy, bo jest pana. Cieszymy się, że. Momencik, bo ja tutaj podgłośnie tylko. O, dobrze. Jakby pan zabrał głos, to bardzo pana prosimy. Czasami jest kiepski odbiór, także strasznie zakłóca. Aha, no tak, ja wiem, ja rozumiem. Ale miejmy nadzieję, że pana będzie słychać dobrze. Chciałem przywitać wszystkich poddanych Królestwa Polskiego, Królestwa Korony Polskiej. Dzisiaj jest wyjątkowy rzeczywiście dzień. Zaczynając od między innymi od 550 rocznicy demokracji, bo to w sumie to jest nazywane cały czas demokracja szlachecka, no ale wtedy był taki okres, a nie inny. I to trzeba nazwać demokracją właściwą. Bo jeśli ona miałaby być jakakolwiek, to musi być. To musi być demokracją ludzi mądrych. Ludzi, którzy. Czarna, smokowa, zielona. Sekundka, panie Cezary, sekundka tylko. Czarna. Ani zielona. Zjęta może być ze cynamonem, albo ze śmieniem. Ze śmieniem. Prosimy, panie Cezary. Halo? Tak. Demokracja musi być demokracją ludzi mądrych. Takich, którzy potrafią ocenić wartość tej demokracji. Natomiast jeśli mamy do czynienia z demokracją, przepraszam, najgorszych z najgorszych, to niestety ta demokracja
pokazuje swoje oblicze, a przez te 200-kilkadziesiąt lat zginęło w Europie i na świecie najwięcej ludzi w historii. I to jest właśnie przez to, że w tą demokrację, do tej demokracji dorwali się, przepraszam, bandyci, złodzieje i idioci. I to jest efekt tego wszystkiego. Wracając do 1612 roku, moje spostrzeżenie jest trochę inne. Niestety, przez to, że zaatakowaliśmy plemiona mongolskie, bo przez 400 lat inwazji Mongołów na Europę, a szczególnie Europę Wschodnią, tam przestali funkcjonować Słowianie, a zaczęli funkcjonować Mongołowie. I wywołaliśmy straszną wojnę, która trwa do dzisiaj, za to, że byliśmy w Moskwie, oni wymordowali nam kilkadziesiąt milionów Polaków, Słowian. To przez to, oni nas nienawidzą, a tylko dlatego, że oni są Mongołami. Z Mongołami po prostu nie można zaczynać, jeśli się wie, że się przegra. I gdyby nie ta inwazja, oczywiście mówiono, że to było prewencyjne, zakładano, że jeśli zaatakują, to będzie spokój. No był. To 100 lat mieliśmy spokój, tak? Ale oni w międzyczasie już robili wszystko, żeby iść i prowadzić ekspansję na zachód, czyli na terenie Polski. Przez to, że byliśmy w Moskwie, straciliśmy chyba najwięcej w kontekście tych 400 lat. Wracając do tej tak zwanej demokracji i tego wszystkiego, co się dzieje, to najlepszy dowód, że jest bardzo źle, czy jest tragicznie, to mamy do czynienia w tej chwili, tak? Są wybory, jeżdżą wszędzie przedstawiciele władz, partii, którzy obiecują, że wybudują, zrobią, poprawią. Każdy z nich jedzie i rozdaje pieniądze. Tylko jest taki problem, że rozdaje pieniędzy, których nie ma, które zostały ukradzione, które zostały roztrwonione, które zostały fatalnie rozdysponowane. My jako społeczeństwo nie mamy nad tym kontroli. Porywają się do ludzie, którzy mają ograniczone możliwości i którzy są tak zwanej niestety tej nędznej demokracji i wydają to na różne sposoby. Przeważnie niestety roztrwaniając to wszystko, co my wypracujemy. To, że oni tak w ten sposób postępują, to niestety odbija się na całym społeczeństwie, bo to społeczeństwo nie uzyskuje tych efektów, które powinno uzyskać z tytułu tej pracy, którą wykonuje. I tak będzie bez przerwy do końca, aż, przepraszam, tą całą chołotę demokratyczną nie pogonimy. A jak pan sądzi te sprawy właśnie tutaj odczczenia przez trzecią RP, upamiętniania może tak, ten Sejmu Walnego, co to ma oznaczać? Jak pan jako kanclerz wielki... Nie, to jest drwina z polskiej demokracji, drwina z... Ale czy oni chcą to przejąć, to dziedzictwo, czy chcą coś zaczarować, czy co to jest grane tutaj, bo no jednak poświęcają czas i pieniądze. Tak? Oni chcą utrzymać się u władzy, w związku z tym muszą opanować wszystkie przyczółki, które tworzą się w Polsce. Tak? Jeśli by była jakaś ekspansja w kosmos, to oni by też tam pierwsi byli. Po prostu zajmują wszystko, wypełniają, mają pieniądze, kradzione pieniądze, to są miliardy, miliony, a więc ich nie ma problemu. Tak? Jakby pan coś powiedział, bo na tym Sejmie Walnym jeszcze była debata na temat monet, jakby pan coś powiedział o tym VAT-ie, o tym fałszowaniu monety w Anno Domini 2000, to tutaj może, dziękuję panu bardzo. No, w związku z tym, że ta ekspansja rozpoczęła się w 1612 roku na zachód, a myśmy byli głównymi beneficjentami, niestety negatywnymi tego wszystkiego, to niszczono nas na nieskończoną ilość sposobów. Łącznie z tym, że wprowadzono nam dynastię Sasów, która była najgorszą dynastią w historii rządzenia jakimkolwiek krajem. To była po prostu grupa ludzi, która miała za zadanie zniszczyć Polskę. Tak, to jest do załamania wręcz. Tak.
świetle. Czy ona skutecznie to zrobiła? Udało jej się. Po ich rządach Polska już przestała funkcjonować. Ale wtedy zaczęła się jakby tworzyć pewna doktryna, że Polskę trzeba niszczyć w ten sposób, żeby wykorzystywać pieniądze Polaków. Wtedy też podczas wojny siedmioletniej Sasu z Prusami przyjęto Mennicę w tym Sasku Dreźnie. I zaczęto bić monety, czy podrabiać polskie monety we wszystkich mennicach w Prusach. Przeważnie właściciele tych mennic byli Żydzi. I oni doskonale się z tym jakby rozprawili do tego stopnia, że wymyślili sobie nie dość, że podrabiali monety, to jeszcze złoto, które było 1 do 10 czy 1 do 20 w tych podrabianych monetach, to oni pozyskiwali ze złota, z monet, które normalnie funkcjonowały w obiegu w Królestwie Polskim. Czyli wysłali tam zdrajców, oszustów i szpiegów, którzy świetnie potrafili rozpoznać monetę właściwą, czyli z odpowiednią ilość srebra i złota, i wymieniali ją na te monety już oszukane, czyli praktycznie miedziane. I wtedy nam rozłożono gospodarkę. Jak ostatni król Polski doszedł do władzy w 1763 roku chyba, tak? Trzecie, czwarte. No to po jego jakby badaniach stwierdzono, że w Polsce nie ma już żadnej naturalnej, czyli prawidłowo wybitej monety. Wszystkie są oszukane. I to była podstawowa sprawa, że nas położono, ponieważ myśmy wszemi wobec stali się bankrutami na świecie, tak w Europie i na świecie. No, mieliśmy monetę, która była warta zero. No. A to były wypełnione skarbce i wszystkich szlachty i tak dalej. No, nie było za co kupić zaciężnego wojska i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że doprowadzono całą gospodarkę do ruiny. A teraz to samo robią z VAT-em, jak była tym VAT-ie. I teraz, to znaczy, no w związku z tym, że im to idealnie wyszło, tak, wspaniale im się to udało. Dzięki temu, że nas okradli w ciągu 20-30 lat, no to sobie wybudowali wszystko, co możliwe w Prusach i nie tylko. Cesarz, który wtedy był, został nazwany wielkim złodziejem, bandytą, to został nazwany wielkim. I tak go dzisiaj tytułują, tak? Wielki złodziej i bandyta. Caryca też to nas nakradła, też obydwaj wielcy, tak? No, bo nas okradli. Caryca też wielki. Niestety to z tego tytułu, no. I oni przecież się uzupełniają. Teraz mamy carycę Merkel i cara Putina, tak? I jest ciąg dalszy tego samego, to nic się nie zmieniło. Nic w stosunku do Polski. Ale skończmy ten wątek VAT-owski, jakby pan powiedział, na czym to polega, że zainstalowali nam te firmy. Niech pan coś powie. Wtedy im się udało. To oczywiście być może w okresie zaborów tworzyli jakieś inne systemy. I teraz w związku z tym, że zdawali sobie sprawę z tego, że Polacy upomną się o odszkodowania wojenne, to musieli stworzyć system, który jakby uzupełni im kiesę i zapłacą naszymi pieniędzmi odszkodowania i reparacje wojenne. I wymyślono oczywiście VAT, który był sine qua non wejścia do Unii, a VAT w układzie państw słabych i silnych, to jest nic innego jak tylko wyłudzanie stawki VAT-u przez państwa bogate. W ten sposób wyprowadzono z Polski biliony złotych w ciągu funkcjonowania tego VAT-u. Teraz czarno na białym nagle podskakuje PiS i mówi, że okradziono nas na 300 czy 250 miliardów, tak? Ale to jest tylko z tego tytułu, co zapisano, a z tego tytułu, co zwrócono firmom zagranicznym, które w Polsce eksportują, to są biliony złotych. I to są pieniądze, które nie powinny być wypłacone. Czyli ktoś inny emituje nam pieniądze, jeszcze ktoś inny zakrada na VAT-ie, czyli my właściwie, gdyby to utrzymać, to nie mamy szans.
żadnych szans nie mamy, bo z każdej strony nas łupią, tak? I teraz nakradli miliony i teraz oczywiście nie zapłacą nam reparacji no, w sumie, której my określimy, tylko z tego wszystkiego, co załóżmy, że to będzie 10 milionów złotych, które nie nakradli, to z tego nam zapłacą 1 000 000 złotych na przykład, a resztę mają w kieszeni i budują w ten sposób potęgę i to potęgę, która jest skierowana, żeby zniszczyć Polskę. Tu nie ma, nie łudźmy się, że jest jakiś inny system, jakaś inna możliwość. To wszystko jest tworzone tylko po to, żeby nas zniszczyć. Zdominować, zniszczyć i opanować. Nic się nie zmieniło w ciągu tych 300 lat. System jest ciągle ten sam, bez przerwy to samo, a my zamiast wyciągać wnioski, zamiast uczyć się z tego wszystkiego, z historii, z tej tragedii, która nas spotkała wielokrotnie, to nie wyciągamy żadnych wniosków. Dzisiaj codziennie PiS 1000 razy powtarza, że Platforma ukradła olbrzymie ilości, tak? W Warszawie 22 miliardy, ale to nie Platforma ukradła. To nie ludzie Platformy ukradli, to system nędzny, prymitywny, demokratyczny system ukradł te pieniądze. Każdy, który by był, to by to samo zrobił. Ten system pozwala, dozwala, wręcz prowokuje, żeby to realizować. W związku z tym nie łudźmy się, że następnych afer nie będzie. PiS nie będzie rządził 1000 lat, tak jak już przeżyliśmy te 1000-lecie Rzesze i inne, tak? Konsekwencji wejdą z powrotem, wrócą ci sami, oni tylko czekają, tak? Robią wszystko. I nie ma innego wyjścia, bo jeśli system jest niewłaściwy, jeśli system nie kontroluje, to ludzie zrobią wszystko, żeby zdobyć pieniądze. A niech pan optymistycznie zakończy formułę, no, że my dajemy szansę, właśnie królestwo. Tylko oczywiście, tylko królestwo daje jakąś możliwość, tak? Ale to jest jedyne, nie ma innego. Tylko w ramach królestwa to można zmienić. W ramach sejmikowania, w ramach sejmowalnego jest realna, bo to jest system, który był i jest i może być odporny na głupotę i prymitywizm i zachłanność człowieka. Tylko ten system może to zrealizować, żaden inny. System królewsko-sejmowy może spowodować, że politycy będą nie tylko z nazwy naszymi sługami, ale będą to realizować. Będą, przepraszam, każdy polityk będzie miał kaganiec założony, przepraszam, na pysk i będzie realizował i będzie sługą naszym, czyli Polaków, narodu polskiego. I wtedy to może funkcjonować. Wtedy nie jakby nawet afery, które się rozpoczną, to zostaną natychmiast likwidowane. Natychmiast wyjdą, bo tak działa system sejmikowo-królewski. Tak? Król sobie nie pozwoli na to, żeby jego państwo okradali. A z drugiej strony ludzie na dole widzą wszystko. I jeśli będą kontrolować tak zwane, oczywiście prawidłowo, tylko w tym systemie wspólnoty i nasze kraje, tak? Powiatowe i gminne, to wtedy też nie da się okraść tego. Ale jeśli to jest przenoszone z miejsca na miejsce do województwa i wyżej do Warszawy, no to w tym momencie tracimy nad tym panowanie i tracimy nad tym kontrolę i są efekty tego. Tak, ja bym może teraz. Aferę po czasie. Ja bym teraz troszkę zmoderował. Niech się Wielmożny nie rozłącza, tylko rozłącza. Pani Brygida, pan Marek, coś powiedzieć ad rem, proszę bardzo. Chciałabym, że w tej chwili po prostu gminy w zasadzie już przydały sobie majątek, są bardzo zadłużone i prosiłabym Polaków, żeby nie szli na obietnice, które są składane. No ale to jest trudny temat, będziemy to, bo to jest na kogo głosować mają. Nie, bo w tej chwili po prostu zauważono, że jak gdyby jeszcze zabezpieczeniem tych, co obiecują, są zasoby wodne, są wodociągi w gminach.
i obserwuje się właśnie przygotowanie tego typu instytucji do sprzedaży. Do sprzedaży. A jeszcze pan Marek chciał dwa słowa powiedzieć, tak? Chciałbym dodać, że pana Kieżnikowicza prosimy o poczekanie chwileczkę, zaraz oddzwonimy. Ileś tam lat temu gościliśmy w Australii panią Gronkowicz-Walc. Była wtedy panią minister od finansów. No, na pieniądzach, to ona, na przepływie pieniędzy, to ona się może zna. Ja ukończyłem poligrafię, więc znam się na produkcji. Zadałem jedno zasadnicze pytanie, na które mnie odpowiedziała bardzo wykrętnie. Jakim prawem pani pozwoliła przekazać prawo drukowania pieniędzy za granicę? Odpowiedź była prosta, ale teraz już drukujemy w Polsce. Jeżeli ja przekażę elektroniczny plik pieniądza, mogę wydrukować dowolną ilość i nikt nie jest w stanie skontrolować ilości pieniędzy wydrukowanych. Całymi tonami można wieźć do Polski. Dziękuję. Panie kanclerzu, prosimy, że ostatnie słowa i potem oddamy głos panu Kieżnikowiczowi, który zadzwonił. Dobrze, bardzo prosimy. Nie ograniczam tutaj. Proszę bardzo. Nie, tutaj ja już faktycznie skończyłem, bo jeśli utopijna demokracja nie zwinie się, nie przestanie funkcjonować, bo ona jest utopijna, tak? Nie ma racjonalnych powodów i przykładów, które mówią, że demokracja oddolna, tak zwana ludzi którzy chcą jak najwięcej, tak? I którzy za obietnicę są w stanie zrobić wszystko, no jest dobra. No. Nie na tym polega rządzenie, nie na tym polega sprawowanie władzy, żeby ulegać tego typu, no i wypłacać na żądanie, tak? W tej chwili mamy w Polsce, nie tylko na świecie, pewne grupy, czy wszystkie grupy żądają, tak? Każda żąda, bo jest lepiej, bo to, bo tamto i tak dalej, i tak dalej. To nie na tym rzecz polega. Polega na tym, żeby oszczędzać. Dobrobyt każdego narodu bierze się z oszczędności. Ten system demokracji, która istnieje w tej chwili, niestety nie jest systemem, który oszczędza. On wręcz nawołuje do tego, żeby wydawać. Im więcej się wydaje, tym ta grupa jest lepsza. I to jest tak jak z bagnem, że chcą się wydostać, coraz bardziej się pogrąża, aż tonie na końcu, prawda? To niestety to, co szlachetny pan Marek mówił, to zmierza do końca, tak? Ponieważ dorwali się najgorsi z najgorszych i oni doprowadzą do likwidacji tego wszystkiego. My to zapłacimy, tak? Za to, że zgodziliśmy się, że my prymitywy i idioci nami rządzili, złodzieje, tak? Bo to są takie nacje, tak? To trzeba tak ich określić. I za zaniechania, za to, że uważamy, że inni mogą, to zapłacimy najwyższą cenę. To jest straszne, no? To jest makabryczne. I praktycznie nie widać opamiętania wśród ludzi. Cały czas to wygląda coraz gorzej. Ale nie mówmy tak, że wie pan, że ten trochę rośnie, tak? Ten trochę rośnie systemu. Tak. A jak ona rośnie, no to w tym momencie ktoś macie. Wierzymy w ducha pani Cezary, pomodlimy się u Matki Bożej Trybunalskiej. Wszystko będzie dobrze. Ja może oddamy głos teraz. Duch nie ulega entropii, tak? Żyje wiecznie. I tym nadzieję. To jest tylko ta nadzieja, żadnej innej nie ma, bo na człowieka nie możemy, na ludziach nie możemy polegać. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ja też dziękuję. Wszystkie ma Mariusz, Cezary, Mariusz, to może przedstawimy. Dziękujemy jeszcze raz. Dzwonił do nas kanclerz Wielki Koronny, Jaśnie Wielmożny, Cezary, Mariusz Tousty. Bardzo dziękujemy. W tej chwili spróbujemy się skontaktować. Tutaj był telefon z marszałka sejmowalnego. No to byłby bardzo cenny głos, ogólny oczywiście. Dzwonimy właśnie tutaj, odzwaniamy, można powiedzieć. Także miejmy nadzieję, że tutaj marszałek no, powie takie rzeczy, które po prostu dotrą, tak? Bo tu trzeba jeszcze umieć no, jakby te swoje myśli przekuć w koncepcję, tak? Szczęść Boże, oddajemy głos już od razu marszałek Sejmu Walnego, marszałek Ziemi Kaszubskiej, Jaśnie Wielmożny, Jarosław Kieżnikowicz. Bardzo proszę, oddaję głos. Wszystkich słuchających, oglądających chciałem pozdrowić serdecznie z Ziemi Kaszubskiej. W Wejherowie.
w pięknym towarzystwie. Jestem z księdzem pułkownikiem. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Szczęść Boże. Ja też pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże, szczęść Boże. Więc bardzo przepraszam, nie śledziłem do końca, bo mamy akcję wyborczą. Mieliśmy rozmowy z wyborcami, z prezentami, więc też tak człowiek dzieli ten czas. Ale no, na pewno coś się dzieje, jeżeli król byłby uprzejmy w jednym pół, albo w pół zdaniu tylko zarysować temat, który aktualnie ostatnio szedł, bo nie miałem możliwości słuchania, to już odpowiadam. Dobrze, dobrze, już kochani, ja was rozumiem. No już transmisja trwa w tej chwili, słuchajcie, 14, zaczęliśmy się punktualnie, czyli trwa, no, 14.30, no prawie to ponad półtorej godziny. Cieszymy się, że to tak w zacnym gronie możemy tutaj, możecie nas śledzić, obserwować i słuchać przede wszystkim. Jesteśmy na rynku, który nazywa się Rynek Trybunalski w Piotrkowie, zwanym Trybunalski, czyli miejscem Sejmu Walnych, gdzie rodziło się 500, dokładnie 50 lat temu, 9 października, obrady Sejmu Walnego 1468, gdzie 4 czy 5 dni temu tutaj był marszałek Kuchciński, odsłaniali pomnik, kamień, prawda, upamiętniający te 550 lat Sejmu Walnego. I teraz marszałek Sejmu Walnego, czyli pan, czyli jaśnie wielmożny Jarosław Kierzynkowicz, no jak gdyby też powinien jakieś przesłanie, bo mamy wrażenie, że oni trochę próbują zawłaszczyć tą ideę Sejmu Walnego, że owszem, to była, zobaczcie, jak my mamy długą tradycję, a sami w 1946 roku przegłosowali w tym referendum, czy w tym referendum likwidację Senatu. Pamiętamy, 1946 rok, 1946, 30 za likwidacją Senatu. Czyli zniszczono. Piłsudski się nie odważył, zaborcy się nie odważyli, no bo jednak był Sejm, przynajmniej w Królestwie Kongresowym i Senat, natomiast tutaj się odważono zlikwidować tą Izbę Wyższą, czyli tą arystos, czyli tych najmądrzejszych, arystokrację, prawda, no i oczywiście króla, to już o tym mowy nie było, na to miejsce przyszli pierwsi sekretarze, na tym miejscu wszedł dzisiaj prezydent masoński, prawda, Trybunał Konstytucyjny, no bo pustkę trzeba czymś wypełnić. To nie jest tak, że zlikwiduje się króla i króla nie ma. No królem trzeba to stanowisko rozpisać. Rozpisano to na prezydenta, na Trybunał Konstytucyjny i przede wszystkim na królika, czyli na tak zwanego naczelnika czy szefa partii, jak zwał to zwał. To jest oczywiście zdegenerowany system monarchiczny, czyli taka pseudomonarchia, w której nieformalnym królem jest jakiś kacyk partyjny, w tym przypadku Jarosław Kaczyński. To z tym się nie można za bardzo pogodzić, ale oczywiście ktoś może mieć inne zdanie, że to ma jakieś zalety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcemy jakby wyjść wręcz przeciwnie. Widzimy, że to może też oznaczać, że to świętowanie oznaczało jakby działanie w dobrej wierze, czyli że oni tu jednak tutaj te odsłonięcia, te pomniki, to wszystko robili w dobrej wierze i że to było troszkę wyciągnięcie ręki w kierunku tych ludzi, którzy opowiadają się za monarchią, czy są już monarchią, prawda, bo jest król polski elekt, jest marszałek Sejmu Walnego i widzą, że ta idea no, zmiecie ich z powierzchni, że to jest taka w cudzysłowie broń atomowa ustrojowa, że oni tu szans nie mają z tym pseudo sejmowaniem, prawda, gdzie tam w sumie szefowie partii decydują poprzez dyscyplinę partyjną, te smycze, czy te cugle, czy te lejce, jak zwał to zwał, w każdym razie, prawda, dyscyplina partyjna i tak dalej. W ciągu 4 lat nam się udało troszeczkę odpartyjnić ten Sejm, w ogóle Polskę. Natomiast w ciągu dwa lata monarchii no, też nam się udało, bo widzieliśmy, co było 7 października, w dzień Matki Bożej Różańcowej, Matki Bożej Zwycięskiej, bo to przecież bitwa pod Lepanto, 100 lat Rady Regencyjnej. I teraz krok dalszy, prawda? Dlatego musieliśmy świętować dzisiaj dokładną rocznicę 550 lat i tutaj pomodlić się przede wszystkim jezuitów, u świętego Franciszka Ksawerego, bo taki jest patronat tutaj tej świątyni jezuickiej. Mało kto wie, kim był święty Franciszek Ksawery, prawda? Że to był po prostu niesamowity jezuita o bardzo mocnym zacięciu misjonarskim. On ewangelizował Chiny między innymi, no i właściwie pół świata zewangelizował. I w tym właśnie, no i dzisiaj potrzebna jest jakby rechrystianizacja. Najpierw musimy zacząć od siebie, tak, reprezentacja Polski, tak jak jest potrzebna repolonizacja Polski w sensie przemysłu, tak jest potrzebna rechrystianizacja w sensie prawdziwego rytu, powiedzmy, rzymskiego i rechrystianizacja zachodniej Europy, gdzie tam już w ogóle jest totalna katastrofa, prawda, że Europa się nie uratuje, rozumiana jako pewien półwysep azjatycki, bo przecież my jesteśmy częścią kontynentu euroazjatyckiego. I tak jakby ktoś z nas chciał zrobić taki drugi półwysep arabski, tak islamski, także widać tutaj ten zamach na Europę, no on może pochodzić od syjonistów amerykańskich, którzy siedzą paląc cygara, jeszcze nas, że tak powiem, doją i mają w głowach poprzewracane, tak, bo tam ich wcześniej czy później też dosięgnie, a poza tym kto mieczem wyjuje, od miecza ginie. Więc wrzuciliśmy dwa takie tematy jeszcze bez ksiądz. Jeżeli oni mówią, oficjalnie mówią, że wprowadzają nam religię judeo-chrześcijańską, to my mówimy,
to my odwetowo wprowadzamy w takim razie opcję chrystiano-judaistyczną, czyli chcemy nawracać Żydów. To, że zabroniono wrogim słowa, że nie znaczy, Ewangelia mówi, idźcie i nauczajcie, prawda, chcemy Żydów nawrócić. I to jest jedno, czyli zamiast judeo-chrześcijaństwa chcemy chrystiano-judaizm, czy chrystojudaizm, a jednocześnie chcemy po prostu Polskę dejudaizować, bo Polska jest, czy deprotestantyzować, tak? De w sensie przeciwny trend, który jest, bo w tej chwili jest trend protestancji, judaizacji, prawda, rządzą nami Żydzi, w związku z tymi protestanci, czyli masoni i tak dalej, i tak dalej. Masoneria, żydostwo, protestantyzm to w sumie jedno, także jak się mówi Żydzi, to się rozumie protestantyzm, masoneria i vice versa, bo mówimy tutaj o Żydach w cudzysłowie oczywiście, bo to są syjoniści, to nie są Żydzi ortodoksyjni, typu tam ci to mieszkali tutaj, hasydzi i tak dalej, to nie są Żydzi ortodoksyjni. Tu chodzi o Żydów, którzy są ateistami, to oni tworzyli te Judenraty i tak dalej, to oni tworzyli te Sonderkommando i tak dalej, bo to byli ta elita żydowska, która już dawno zostawiła Boga w spokoju i oni się wstydzili tych ortodoksyjnych, wierzących Żydów, prawda, którzy zresztą często stawali się konwertytami, chodzili na chrześcijaństwo, bo każdy zagorzały judaista, prawdziwy judaista, wcześniej czy później stanie się katolikiem, bo to po prostu rozum nawet to podpowiada, tak, że oni rozumowo dojdą, że mord sądowy nad Jezusem był po prostu ich niewybaczalnym błędem czy grzechem i trzeba za to przeprosić Boga. Także reasumując, ale oczywiście Pana prosimy nie w tak szerokim kontekście, no ale mówię, Piotrków to było miejsce i zjazdów sejmowalnych, ale też synodów. To tu w Piotrkowie zdecydowano po sejmie walnym w Parczewie, że Polska zostanie przy chrześcijaństwie. Tutaj w synodzie Piotrkowie w 1560 albo 70, no w każdym razie kilkanaście lat po sejmie walnym w Parczewie, najpierw świeccy zdecydowali, że stajemy przy wierze katolickiej, zatwierdzili postanowienia Soboru Trydenckiego, a później synod plenarny, czyli prymacjalny tutaj w Piotrkowie Trybunalskim, też uznał, że zostajemy przy chrześcijaństwie. Także to jest ogromne dziedzictwo i uchwałodawcze sejmu walnego, i sądownicze, czyli trybunały, i jednocześnie kościelne, czyli synody tutaj też odbywały w Piotrkowie. I dlatego nawet jakby ksiądz chciał zabrać głos, to bardzo prosimy w tej dyskusji, żeby ubogacił tę dyskusję, punkt widzenia księdza na bo my uważamy oczywiście, że w Polsce powinny być zwoływane synody diecezjalne, które są zwoływane już w niektórych diecezjach, ale przede wszystkim powinny być zwoływane okresowe, cykliczne, obowiązkowe synody plenarne, czyli co 3-4 lata, najlepiej co 3 lata, co 2-3, najpóźniej co 4 lata synod plenarny. My nie możemy patrzeć na synod biskupów w Rzymie, co oni nam tam powiedzą. Teraz jest synod, w zeszłym roku to był rodziny, teraz jest młodych, prawda? My powinniśmy sami tutaj rozpoznawać pewne rzeczy, bo interpretacja Biblii rzeczywiście jest sprawą pewnej egzegezy. Tak? Nie patrzmy, co tam zrobi Franciszek ze swoimi tam kongregacjami, tylko po prostu spróbujmy to też sami dać wytyczne pewne dla swoich tutaj, nie, prawda? Bo to biskupi i świeccy wtedy na synodzie ustalają pewne doktryny i tak dalej, i tak dalej. One rzeczywiście nie powinny być sprzeczne, bo nie jesteśmy za schizmą, no ale jeżeli Watykan błądzi, nie możemy jak cielątka iść za błądzącym Watykanem. To jest po prostu niemożliwe. Także bardzo proszę, jakbyście w tej sprawie się tak ogólnie wypowiedzieli, to byłbym bardzo wdzięczny, bylibyśmy wdzięczni. Prosimy, oddajemy głos. Halo, tak, dziękuję bardzo Waszej Wysokości za wprowadzenie. Niestety ja nie mogę tutaj zadowolić Waszej Wysokości wypowiedzią księdza, bo musiał do obowiązku swoich na chwilę wrócić, ale ja tylko mogę tak powiedzieć i to krótko, bo wiadomo, na pewno ktoś jeszcze chce się dotelefonować. My w Polsce w tej chwili mamy taki duży zamęt, że już nie wiadomo, kto jest kim. Jest taka mediokracja nam się wkradła w nasze życie. My śledzimy to, co w telewizorze nam powiedzą i to jest wyrocznia. Niestety jest jednak coś innego. Jest jeszcze coś takiego jak Pismo Święte, jak wiara katolicka, jak Polacy, którzy są ludźmi wierzącymi. Ja tylko przytoczę fragment z historii polskiej. 17 wiek 1644 w Toruniu było takie spotkanie, nazywało się Kolokwium Charitativum. Gdzie spotkali się różnowiercy, powiedziałbym, gdzie spotkali się katolicy, spotkali się protestanci, kalwiniści, bracia czescy i tam wspólnie omawiali właśnie problem wiary, tak? Więc można było się spotkać, można było spokojnie na argumenty porozmawiać. Myślę, że dzisiaj w naszym rozkołysanym świecie tej polityki wewnętrznej, zewnętrznej jest potrzeba takiego głębokiego namysłu, usiąść razem do stołu i niech każdy swoje atuty wyłoży, kto czym jest silniejszy, jaka prawda, jaka wola działania, ponieważ nie możemy się okładać jakąś maczugą kłamstw, niepewności, obiecanek,
to nie jest w naturze człowieka wierzącego, w naturze katolika. Musimy stawać w prawdzie, albowiem tylko prawda nas wyzwoli. To tylko tak krótko i chciałbym dziękujemy, tym zakończyć. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, dziękujemy. Róbcie swoje z Bogiem. Jarosław Kierznikowicz, marszałek sejmowalnego, no troszeczkę oni są, że tak powiem, ogarnięci ten, no muszę troszeczkę taki przytek zrobić, tym szałem takim wyborczym, bo próbują nam, że tak powiem, podebrać naszego marszałka sejmowalnego jako radnego. Oczywiście, no byłoby pewnie dobrze dla Królestwa, gdyby ktoś był od nas radnym, ale jednocześnie mamy duże wątpliwości co do samych wyborów, samej idei tych wyborów bolszewickich i systemu wyborczego i tak dalej, i tak dalej. My tutaj właśnie optujemy, bo na wprost widzę budżet obywatelski Piotr Trybunalski 2019, jest taka plansza vis-a-vis za tym namiotem tutaj. Także no, ten budżet partycypacyjny troszeczkę inaczej powinien wyglądać. To powinna być decentralizacja budżetu centralnego i jednocześnie, jeżeli tu marszałek wspomniał o tym kolokwium charytatywnym, które w tym roku zaczęliśmy w Gdańsku-Oliwie, 24 spróbujemy, tak, bardzo dziękuję, spróbujemy to zrobić w Toruniu 24, jakby pociągnąć wskrzeszenie tej rozmów międzyreligijnych w Polsce, bo rzeczywiście to światopoglądowych w tym momencie, bo myśmy już wtedy nie znano pojęcia ateizmu, w XVI wieku nie było pojęcia ateizmu, każdy miał jakąś religię. Religii było dużo oczywiście. Natomiast dzisiaj doszły do tego, oprócz religii, doszły pojęcia typu ideologii, tak? Czy to jest gender, czy to jest liberalizm, czy to są ideologie sodomitów i tak dalej, pod hasłami zrównoważony rozwój i tak dalej, to wszystko po prostu. I teraz tych przedstawicieli, tych ideologii, które mają ogromny wpływ na życie mieszkańców, trzeba by zaprosić i porozmawiać rzeczywiście. Nie tyle, że szukać prawdy, bo no, prawda jest objawiona. Ja bym chciał, żeby pan Marek jeszcze powiedział, co to jest prawda. Pytałem się Jezusa, co to jest prawda, tak? Po prostu, no prawdą jest Bóg. Prawdą jest Bóg i tutaj nie możemy daleko ustąpić. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj w Sejmie wtedy Piotrkowi mi się spodobało to, że oni postanowili, że owszem, bardzo byli zasmuceni, że muszą pisać te prawa. Bo myśmy nie byli nigdy prawem i sprawiedliwością. Myśmy do czasów Sejmu, tutaj właśnie można powiedzieć, do Sejmu w Piotrkowie, do 1468 nie pisali za bardzo praw. A jeżeli później zaczęliśmy je pisać, to bardzo w skondensowanej formie, na przykład incompatibilitas, czyli zabronienie zajmowania podwójnych stanowisk, prawda? Czy nihil novi, nic o nas bez nas. To były bardzo krótkie takie, nawet krótsze niż przykazania Boże. Natomiast już wtedy tutaj padło, że prawo stanowione, które będziemy pisać, czy oni mówili wtedy pisane, prawo pisane, że prawo pisane nie może być sprzeczne z prawem Bożym. I prawo Boże jest nad prawem pisanym, czyli jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, to interpretację brał jakby z Biblii, tak? Dzisiaj ktoś ma wątpliwości, to idzie do Trybunału Konstytucyjnego, czy gdzieś tam, prawda? Wykładnie są tak zwane, prawda? Nie ma wykładni religijnej, bo biskupi śpią i nie mówią, no, że jeżeli jest aborcja, no to jaka tu może być wykładnia? O co tu w ogóle chodzi, tak? Że to jest zabójstwo, morderstwo, możemy tylko się tutaj na tym koncentrować, prawda? Czy to jest morderstwo z premedytacją, czy pod wpływem szoku, czy ale to jest zabójstwo, tak? Także i tak dalej, i tak dalej. Więc dorobek tego Sejmu, który nawet podjął decyzję, że no musimy, żeby dotrzeć do poddanych, musimy zacząć pisać nasze prawa. Tutaj zdecydowano, że będą, Kadłubek o tym pisze, prawda? Wincenty, którego dzisiaj jest też święto, ale też takie dziwne, przeczytam wam, jak to było z tym Kadłubkiem? Przeczytam, bo to jest bardzo ważne. Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 14 marca 2017 roku wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka zostało usunięte z kalendarza diecezji polskich. A Kadłubek pisał o Lechitach. Kadłubek pisał o tych królach. Kadłubek pisał o Wielkiej Lechii. Dlatego chrześcijańscy królowie Lechii. Oni byli chrześcijańscy. No nie jest tak, że to byli przedchrześcijańscy. Musimy to zwrócić uwagę na chrześcijańscy królowie Lechii. To jest kluczowe. Janusz Bieszk nie napisał przedchrześcijańscy królowie Lechii, tylko chrześcijańscy, tylko że oni byli w innym rycie, prawdopodobnie bizantyjskim. Dlatego się ich wypiera po prostu z pamięci. Tak byliśmy dzisiaj tutaj, widzieliśmy poczet królów od 550 roku, ale wyraźnie mówimy chrześcijańscy królowie Lechii. I Wincenty o tym pisał, bo to był biskup. Przecież on zrezygnował z godności biskupa i stał się kronikarzem i tutaj w farze są jego napisy. Tutaj jest, oni się jakby tutaj wspierali tym jego sposobem pisania kronik, historii.
I teraz kontynuuję. Proszę zauważcie. Zgodnie z dekretem kongregacji przepraszam, i dyscypliny sakramentów z 14 marca 2017 roku wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka zostało usunięte z kalendarza diecezji polskich. Obecnie płaci się tylko w diecezjach kieleckiej i sandomierskiej, bo pamiętamy Kielce, czyli Jędrzejów, Opaci, co tam jest pochowany, prawda? Jako święto i w archidiecezji krakowskiej. W związku z tą zmianą na 9 października przesunięto z powrotem wspomnienia dowolne świętych męczenników Dionizego biskupa i towarzyszy oraz świętego Jana Leonardego Diego przez biterę, które dotychczas ze względu na wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka były w Polsce obchodzone dzień później, to jest w dniu 10 października. Czyli wszystko pomieszane i pytanie, dlaczego kongregacja kultu Bożego i dyscypliny sakramentu dwa lata temu, przepraszam, rok temu, bo to był 14 marca 2017 roku, usunęła dekretem wspomnienie błogosławionego, czyli prawie że świętego, tak? Wincentego Kadłubka. Dlaczego zostało usunięte z kalendarza diecezji Polski? Dlaczego to zrobiono? I czy Polacy o tym... Spokojnie. I czy Polacy ja o tym... Ja zadzwonię do Pana w ten moment, jestem w Piotrkowie. Czy po prostu... O co tu chodzi? Jakby ktoś to wyjaśnił, bo to był największy polski kronikarz, ale jeszcze raz podkreślę, który nie pisał kroniki tak jak Długosz, czyli od Mieszka, czyli on pisał kronikę wspominając jeszcze starsze czasy, ale między innymi chrześcijańskich królów Lechii, tych, którzy tutaj są, czyli od Leszka od 550 roku, chrześcijańskich królów. Królów to koliduje z Ibrahimem. Ibrahim no był taki, oczywiście. Polski, tak, oczywiście, tak, był taki. I handlował niewolnikami, kupował niewolników. Ja jeszcze pokażę. Tak, proszę. A jeżeli jego noga stanęła na ziemi polskiej, to ta ziemia należy do Izraela. Do dlatego Żydów. Oni nie chcą, dlatego tu pisało, że mieszkańcy dzisiaj zbliżyli się tam, mieszkańcy Krakowa, Żydzi, tak? Mieszkańcy. I dlatego ten król polski jako taki był ten pierwszy chrześcijański 966, a on był przedtem. A to już koliguje, już znosi to prawo. Jeszcze z Mieszka robią księcia, a nie króla, tak, prawda? Tak. Także wszyscy tam zauważyli, że robią... Muszą to zrobić, żeby udokumentować, bo jeżeli oni nie zrobią teraz, to później będzie trudno. Dokładnie. Bo tacy ludzie jak król i parę innych im wytkną. Mhm. Ale Iwonko, jakbyś tutaj pokazała jeszcze. Drodzy Państwo, musimy pokazać to, co bo oprócz tego, że... Nie, bardzo prosimy. Oprócz tego, że... Ja to puszczę, że to jest, mówią wieki, numer specjalny o Sejmie Walny, 550 rocznica, prawda? Mówią wieki. I sami Państwo widzicie, że trzecia RP dużo zrobiła. Oczywiście jest tutaj wstęp Marka Kuchcińskiego, całkiem niezły ten wstęp. Jest tutaj o sejmikach, więc oczywiście jest tutaj też element, że bardzo Unia Lubelska, prawda, z krzyżem i tak dalej, czyli oni się jakby już z tym ustrojem przepraszają, bo generalnie mamy, obchodzimy stulecie niepodległości i nie pamięta się o rocznicach starszych niż 1768, wręcz jest takie zarządzenie, że nie można obchodzić starszych świąt, a to są sejmiki Rzeczypospolitej, prawda? Więc pytanie jest, co tu jest grane? To już mówili tutaj z panią Brygidą. Co tu jest grane w próby reform parlamentarnych w latach 1764-1768? Co jest grane? Co tu jest grane, że drodzy Państwo, no jednocześnie pokażmy jeszcze taką pozycję demokracja, opium dla ludu, tak? My nie uważamy, że demokracja jest opium dla ludu, tylko rzeczywiście tytuł jest słuszny. Demokracja dla ludu, tak, ale w ramach społeczności lokalnych ktoś musi zajmować się sprawami depublicznych. Czyli demokracja oddolna, szlachecka, czy ludzi szlachetnych, tych, którzy mają paradygmat rządzenia, ona powinna być, nie powinna być skierowana dla koniunkturalistów, dla kanali, którzy nie mogą sobie w życiu poradzić, tylko powinna być skierowana dla najmądrzejszych, najlepszych. Powinna być zorganizowana, nie powinna, tylko jest, bo my to robimy. Sejmiki ziemskie. I teraz powoli konkluzję. Dziwimy się tym wszystkim osobom opiniotwórczym, nazwijmy ich tak ogólnie, czyli Grzegorzowi Braunowi, panu Michalkiewiczowi, możemy ich wymieniać, panu Roli i innym, którzy po prostu nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć, że i czują się, nawet nieraz udają, że czują się bezsilni, albo że tylko opisują zjawiska, czyli skutki, nie koncentrują się na przyczynach. Przecież doskonale wiedzą, że albo powinni wiedzieć, jak to się mówi fachowo, prawniczo, albo z łatwością mogliby się dowiedzieć, że przyczyną nieszczęść Rzeczypospolitej jest brak sejmikowania i w to miejsce wrzucenie partyjnych wieców, a nie wiecu ogólnego, gdzie wszyscy mogą przyjść, tak?
czyli na przykład przed wyborami samorządowymi na wybór burmistrza jest określony dzień, określona godzina, wszyscy mają przyjść i mają po prostu swój czas, żeby wypowiedzieć. Ludzie powinni zdecydować, na którego ewentualnie będą głosować, tak? Taki wiec, ale wszystkich, nie, że każdy z nich zrobi osobny wiec, tak? Każdy mniej więcej wie, na kogo będzie głosował. Nie, na tym wiecu powinno się rozstrzygnąć, kto będzie burmistrzem. Tak jeszcze przed wojną w niektórych miastach było. Czyli krótko mówiąc, sejmiki, sejmikowanie, a nie partyjne zebrania, czy jakieś takie partykularne, porozbite, rozczłonkowane. To jest szatański system partyjny. Niektórzy próbują zakładać partię i mówią, ale my z tym zrobimy porządek. Czyli pan Jabłonowski, Ruch Narodowy, to jest utopia oczywiście, no bo pytania powinny być, tutaj profesor Bartyzel, któremu bardzo dziękujemy za upowszechnienie idei monarchistycznej, bardzo mądrze, bo on logiką, on nie kieruje się emocjami, on kieruje się logiką i wyraźnie tłumaczy, jak to działa, tak, że no dobrze, jest Ruch Narodowy, tak, zdobędzie ileś tam głosów, no i co dalej, kto go będzie pilnował? Przecież on jest rozproszony, no, to ma się go słuchać? Sejmiki są samorządne, tak? Mają się nikogo nie słuchać, natomiast ich pomysły mają się być weryfikowane przez Senat, jeżeli chodzi o Sejm Walny i króla, tak? No mieli znowu, może jakiegoś szefa swojego ugrupowania, który w każdej chwili może być podmieniony. Więc logicznie można ich po prostu, no nie tyle załatwić, tylko logicznie ich można zapędzić w kozi róg. No zrobicie ten Ruch Narodowy, a i tak będzie, to jest quasi partia, tak? Nawet by się powiedzieli, że nie, my nie jesteśmy ruchem partyjnym, no ale musi na czele ktoś stać, musi wyznaczać jakieś doktryny, jakieś zasady, też powie nacjonalizm. No to zdefiniuj mi ten nacjonalizm. Co jest nacjonalistyczne, a co nie jest nacjonalistyczne. Więc powiadają oczywiście, jeszcze mało tego, nie trzymają z Bogiem. I tu się kłania Pana słowo, bo Pan zawsze tutaj mówił, można byś nauczał nas, że beze mnie nic nie możecie uczynić. I tu zwracam uwagę na słowo uczynić. Czynić, uczynić. Czyli dokonane, spełnione. Beze mnie nie możecie coś czynić, ale uczynić nic nie możecie. Czyli trwale zbudować, nic nie możecie. Beze mnie możecie co najwyżej czynić, ale nie możecie nic uczynić na trwale. Czyli budując coś na Jezusie, tylko można coś zbudować na trwale, tak? Tylko na Jezusie. I pytam się, które idee, kto tam buduje na Jezusie? Narodowcy budują na Jezusie? Ja tam widziałem, jak teraz szedł, tam nie widzę, nawet szedł Korwin-Mikke, mówi Marsz Niepodległości czy coś tam, ale tam flagi nie były w ogóle z heraldyką królewską, tak? Za co oni są monarchiści, tak? I tak dalej, i tak dalej. A monarchist to jest Bóg. Owszem, był marsz rok temu nacjonalistów z hasłem my chcemy Boga. No i to było, tam powinny być trzy kropki, żeby każdy się domyślił, że my chcemy Boga, my poddani, tak? Czyli to byłby marsz królewski wtedy. My chcemy Boga, my poddani, a nie my chcemy Boga, my obywatele Rzeczpospolitej Masońskiej. No to jest bez sensu. Więc czy no może nie do końca bez sensu, bo to zrobiło. Natomiast szybko ich przenicowano na faszystów, na nacjonalistów, więc w czasie wojny kto mordował? Nacjonaliści, tak? No to co robi pan Jabłonowski? Buduje formację nacjonalistyczną, czyli wchodzi w ten... Niemcy się wycofali z tej półki, my nie wchodzimy w nacjonalizm, niech Polacy wejdą w nacjonalizm. Więc kto mordował w Polsce? Nacjonaliści. A jacy? No może polscy, tak? Tak jak na Ukrainie banderowcy, tam też nacjonaliści, tak? Więc po prostu pchają się, zamiast powiedzieć, my jesteśmy monarchiści, my jesteśmy za królem, tak? Chrześcijańskim królem, to oni wchodzą w półkę, która jest skompromitowana totalnie, jako gdzie Niemcy nie używają słowa Niemcy, tylko używają nacjonaliści, hitlerowcy, tak, wyznawcy Hitlera, ale broń Boże Niemcy. I pan Jabłonowski, reszta wchodzi z ruchem narodowym, tak jakby, i mówi, my mamy ruch narodowy i mówi, ja jestem nacjonalistą, ja jestem nacjonalistą. Panie Wojciechu, na miłość Boga, czy pan jest naprawdę niepoważny, czy no nie chcesz użyć złośnej słów, no przecież idzie pan, wystawia pan Polaków na, no oni tylko na to czekają, tak, żeby z Polaków zrobić nacjonalistów. Ja wiem, że pan nam kierują pobudki szlachetne, no ale musi pan być jeszcze trochę politykiem, tak. Nie da się wszystko zrobić szlachetnością, no trzeba mieć rozumu i trochę być politykiem. Polityk to jest ktoś naprawdę rozumny i nie może takie błędy popełniać, bo to jest błąd, który dyskwalifikuje jako polityka poważnego, tak. Więc broń Boże, my nie używamy takiego słowa. My używamy słowa poddani Królestwa Polskiego, tak? Którzy poddane ma obowiązki, no wiadomo jakie, patriotyczne, tak? Bronić Boga, Króla i Ojczyznę. Boga, Króla i Ojczyznę. Króla Bogobojnego oczywiście. Także, czy pan Marek jeszcze chciałby coś powiedzieć może, tak? No spokojnie, nie. Proszę, nie było pana, broń Boże, jeszcze nie było. O teraz. Chciałbym dodać, że świadomie operuje się pojęciami, słowami, neologizmami, tak, tak, po to, żeby zdewaluować wszystko, co pozytywne.
niemiecki nacjonalizm i polski nacjonalizm nie jest kompatybilny ze sobą w żadnym celu. To tak samo jak Ukraińcy wierzą w Boga, mają grecki kościół i grekokatolicki kościół. Ani to nie jest według zasad greckiego kościoła, którego notabene znam bardzo dobrze, ani to nie jest według zasad kościoła katolickiego, ani prawosławnego, ani prawosławnego, ani polskiego, ani przedsoborowego kościoła, ani posoborowego. To jest totalna dewastacja praw bożych, doprowadzona do tego, żeby dokonywać rzeczy nieprawdopodobnych siłą, terroryzmem. Na przykład święcić siekiery, tak, prawda? Tak. Siekiery na Wołyniu. Żeby rozcinać kobietę i mieć jeszcze błogosławieństwo i płód zabijać na oczach. Czy ktoś słyszał, żeby tu kiedykolwiek polski nacjonalista o czymś takim nawet pomyślał? Dla mnie jest to obrzydliwe. Ja przeżyłem tego typu widoki wtedy, kiedy Ukraińcy przychodzili ze strony Bielan, ludzie się modlą i Bogu dziękują, że to są Niemcy, a to było SS Galicję. I to, co oni wyprawiali, to było to samo, co na Wołyniu. Ale niech pan zobaczy, jak oni sprytnie, tak, rzucili słowa nacjonalizm, tak. Ukrainy, to nie miało państwa. Tak, tak. Jak nacjonaliści bonderowscy, tak, nie mając państwa de facto, tak, dostali przydomek nacjonalisty, bo wiedzieli, tak, że Polacy są rzeczywiście nacjonaliści, ale tak, zupełnie w rycie takim chrześcijańskim. Oczywiście. I Niemcy to wykorzystali, stworzyli, tak, nazi, prawda? Tak, tak. Hitler to robił z premedytacją, wiedział, że zabije w Polsce, chyba że to będą idioci, będą chcieli w to wejść z powrotem, zabije ideę nacjonalistyczną. Tak. Demokracja chrześcijańska, te wszystkie ruchy narodowe przedwojenne. No ale tak jak pan powiedział, nasz nacjonalizm polegał, że my, że różni obywatele, jeden naród, ale byśmy się, Litwin był powiedzmy dla nas bratem, Ukrainiec był bratem, czyli ten nacjonalizm był, myśmy byli Rzeczpospolitą wielu narodów, czyli nacjonalizm nie dotyczył jakiejś rasy, czy nie dotyczył jednej nacji, tylko po prostu bardziej rozbudowaną, ale dlatego niebezpiecznie jest to wchodzić. Ja przestrzegam wszystkich, którzy by chcieli wejść w nacjonalizm i po prostu, bo my rozumiemy to inaczej słowo, to co pan powiedział. Tak. My to słowo inaczej po prostu rozumiemy, a inni rozumieją to opacznie, że to my jesteśmy tymi właśnie. Właśnie o to wrogowi chodzi. Tak. I żeśmy w to weszli. Tak. Zachęcają, dlatego, że na to idą pieniądze, tak, nawet. Ale i teraz współcześnie przyjeżdżają ludzie z Niemiec, oczywiście grupy wyspecjalizowane i nazywają się Antifa. Antifa. To jest ciekawe. Czyli antyfaszyści. Tak, faszyści nazywają się antyfaszystami. Tak. I przyjeżdżają do Polski rozrabiać. No z nacjonalistami, tak? Bo tak, to są ci faszyści. Tak. Oni, tak, są faszyści, tak, stają się niby antyafaszyści i walczą z polskim faszyzmem. Faszyzmem, tak. No przecież to jest paranoja, panie. Oczywiście. Recepta jest taka, że wycofywać się nawet politycznie z pojęć nacjonalista, nacjonaliści, Marsz Niepodległości Nacjonalistów Polskich i wchodzić po prostu w terminologię poddanych Króla Polskiego, tak? Poddanych Króla Polskiego po prostu i poddanych Boga przede wszystkim, tak? My chcemy Króla Jezusa Chrystusa, my chcemy Króla Polski, który uznaje Jezusa Chrystusa jako Króla Polski, Króla Wszechświata, Pana Panów, Króla Królów. Przecież o to tutaj chodzi. Czy oni mają problem z myśleniem? A nie da się rzeczywiście inaczej wyjść, jak wyszukując patriotów, ale nie nazywając ich od razu, bo to zostało już myślnie, że tak powiem, skompromitowane. Jak Niemcy mogli być nazistami, nacjonalistami, skoro tam co Palatynat to inny naród, tak? Jak oni mogli być nacjonalistami? Przecież oni specjalnie, Hitler użył to słowo nacjonalizm, tak? Czy narodowy socjalizm, żeby po prostu to pojęcie polskie skompromitować. To samo banderowcy. Jacy oni nacjonaliści banderowcy, skoro tam nie było nigdy nacji za bardzo. No bo tam i Rusini, i Żydzi, i Polacy, i inni. I nagle to było po prostu sztucznie zrobione. I teraz, jeżeli w świat poszło mordy nacjonalistów i mordy faszystów, nacjonalistów, no i my się do tego przyznajemy, że to my jesteśmy, zgłaszamy się. Kto jest w Europie nacjonalistą? A tutaj narodowcy mówią, to my tu jesteśmy. Tak? Niemcy mówią, to nie my, my jesteśmy anty. Banderowcy, my też Antifę mamy, tak? To Polacy, to oni są ci nacjonaliści, ci faszyści. I właśnie o to chodzi, żeby zniszczyć polskość, a przede wszystkim zniszczyć tę polską wiarę, która jest najbardziej prawdziwa ze wszystkich interpretacji jakichkolwiek, które są w chrześcijaństwie.
obecnie? Zniszczenie. Czyli najmniej odeszliśmy od... Tak, Jezus, oczywiście. I tu właśnie chciałbym zakończyć trzecim etapem moich wypowiedzi, które polegają na tym, że nasi starsi bracia, pozwolę tak sobie powiedzieć, bo takich nazywamy. 30 mówisz? Dobrze, proszę, proszę. Nasi starsi bracia czytają bardziej uważnie nasze święte księgi. Ich również też, które są tłumaczone na wszystkie języki świata i są na ogół bardzo, bardzo zbliżone do siebie w swoich wypowiedziach i w swoim sensie, jak brytyjskie zagraniczne towarzystwo biblijne, ponieważ tam pod każdym wersetem jest podany numer i nazwę, która dotyczy każdego zdania, które się znajduje w innych księgach. Przy obecnej technice można to komputerowo zanalizować, wypowiedzieć, ale nie można sfałszować, bo jest podobieństwo takie na zasadzie naczyń połączonych lub gigantycznej łamigłówki. To jest właśnie ten wielki plus tego brytyjskiego zagranicznego towarzystwa biblijnego. I o co w tej chwili chodzi? Nasze księgi święte mówią, my czekamy na Mesjasza. Nasze księgi mówią, że na jego drugie przyjście. I teraz pozostaje dylemat. Co nazywamy drugim przyjściem? Czy to jest to pierwsze przyjście, liczymy, które były przedtem 2000 lat temu? Czy to jest drugie przyjście po pierwszym przyjściu, bo nasi starsi bracia oczekują na Mesjasza już teraz. To się już niedługo wydarzy, który ma się ukoronować na króla Europy i Jerozolimy. I dla niego ma się złożyć mu w podzięce wszystkie złoto całego świata. Stąd też 6 ton. I teraz... Aha, Morawiecki zawiózł złoto, tak? No, to tak, Mesjasza. Na pewno dlatego. I teraz... Aha. Pan Mesjasz ma się ukoronować na króla Europy i Jerozolimy. Dlatego potrzeba było Jerozolimę nazwać miastem wyłącznym starszych braci. Dobrze. Nasze księgi też mówią to samo. Ale to starszych braci to pan w cudzysłowie daje. No tak, nie. Tak nazywamy zgodnie z drugim Soborem Watykańskim. A później mogę wytłumaczyć, dlaczego. Ale on powiedział, jakby drudzy bracia. A to Jan Paweł I widziałem nakręcony film. Został to już... Muszę wrócić później do tego. Jan Paweł II został zaproszony przez starszych braci. Wszystko było bardzo elegancko przygotowane, tylko krzyż był odwrócony. Czyli to była profanacja krzyża. I Jan Paweł II był bardzo delikatnym papieżem i powiedział, wy jesteście tak jakby nasi starsi bracia. Tak jakby. Tak jakby, a to jest różnica, a nie wy jesteście. No i poszło w świat akurat zmodyfikowana wersja. I tych zmodyfikowanych wersji jest bardzo dużo. I teraz wracając do sprawy chyba najważniejszej. Pierwszym przyjściem będzie ukoronowanie Mesjasza, ale co mówią nasze Pisma Święte? Tego jednego dnia na jedną godzinę, 60 minut. I wtedy moce niebios zostają wzruszone. I mówią i objawienie świętego Jana pisze wyraźnie. I weźmie anioł kamień, wielki jak kamień młyński i uderzy w wodę. Dlatego Amerykanie szukali tego meteorytu, który znajduje się poza tarczą Słońca i tylko możliwe było jego zobaczyć, prześledzić i zbadać trajektorię za tarczą Słońca. Więc wysyłali całe mnóstwo rakiet. Na Księżycu chcieli zdetonować bombę atomową. Nie udało się i rakieta wybuchła. A prorok amerykański John Larry powiedział bardzo wyraźnie, miał powiedziane przez Matkę Bożą, że aniołowie mojego syna odsuną te rakiety, bo oni chcieli, kiedy nadleci ten meteoryt i dokona tego dzieła zniszczenia, ma dokonać, więc wyślą ze dwie rakiety, nie jedną, bo dwie, bo czasu na to nie ma, które zniszczą lub rozpylą na kawałki ten meteoryt i nie dokona tego.
Powoli musimy, powoli. I tylko ostatnie słowo. Tak, ostatnie, bo to jest bardzo ważne. I co się stało? Planety Układu Słonecznego spotkały się w jednej osi i ten meteoryt przeleciał przez pole grawitacyjne tych planet i zmienił znowu trajektorię i znowu cała robota na nic. I teraz mówią, będzie 2020 ileś, tam 2040 i tak dalej. I nasze księgi mówią, że to się musi stać. I wtedy po tym uderzeniu tego kamienia będą 3 dni ciemności. I wtedy aniołowie zagłady przyjdą z nieba i dokonają tego, co się dokonało w 3 dniach ciemności w czasie ucieczki Żydów z Egiptu. Co oni mieli robić? Krwią niewinnego baranka mieli zaznaczać znak krzyża na swoich domach i wtedy anioł zagłady omijał te domy. Teraz proszę mi pokazać i powiedzieć, kto zrobi znak krzyża, kiedy nasi starsi bracia chcą zlikwidować plus. Czytałem w ich pismach. No tak, ale powoli, no to są prefatyczne, nagrało się, że tak powiem, i będą nasi słuchacze mogli to obejrzeć dzisiaj, jutro, pojutrze, może za rok, za dwa, dopóki na YouTube będzie, to będzie można to obejrzeć. Drodzy Państwo, tak, proszę. Chciałbym jeszcze dodać ostatnią rzecz. Proszę. W objawieniu świętego Jana jest zapisane, jakie są reperkusje dla tych, którzy przyjmą znak bestii. Ci, którzy przyjęli znak bestii na rękę i na czoło, będą mieli wrzody na całym ciele i będą umierali w strasznych męczarniach. Z uwagi na to, że jak będą te 3 dni ciemności, Ziemia będzie w konwulsjach, bo to jest zapisane w bardzo wielu objawieniach, nawet w rozalii celakówny również też. I wtedy będą się działy nieprawdopodobne rzeczy. Będą przebiegunowania Ziemi, mikrochip, który jest w ciele człowieka, jest napędzany baterią elektryczną i wtedy będą takie zaburzenia, że plus ja rozumiem, minusem mogę się i ale ludzie będą umierać. To jest Parezja, to jest apokalipsa, my się nie chcemy, ja przynajmniej. Niech sobie wyczytają wszyscy. Ja rozumiem, ale to są teksty dla osób, które troszeczkę, bym powiedział, no albo są niedouczone, ewentualnie to no, się douczą, są zbyt czytają. Optymistycznie nastawione do świata, jednak czeka nas. Jeżeli ja bym to widział troszeczkę inaczej, że każdy grzech człowieka przybliża do nieuchronnego cierpienia tu na ziemi i być może, jak niektórzy myślą, w piekle, prawda? Franciszek mówi, że nie ma niby piekła, ale nie chcę wchodzić w te dysputy teologiczne, bo dzisiaj było poświęcone, wiadomo już, powoli musimy kończyć. Ja tylko podsumuję, że drodzy Państwo, że pomodliliśmy się dzisiaj na Zamku Królewskim w Piotrkowie. Modlimy się i teraz tak w duchu, no bo jesteśmy w miejscu publicznym na rynku trybunalskim, Piotrkowie Trybunalskim, żeby Duch Święty zszedł i tutaj od strony Piotrkowa, a to jest prawie centralne miejsce w Polsce, roztoczył ideę Sejmu Walnego, sejmików ziemskich, ale przede wszystkim Senatu, Senatus i oczywiście Królestwa Polskiego, Króla Polski. Mamy nadzieję, że to się stanie stosunkowo szybko, bo rzeczywiście, jeżeli nie, no to co mówił jaśnie wielmożny Cezary Mariusz Tousty, no można to widzieć w czarnych barwach. No nie ma perspektyw, bo władza nie mówi, ku czemu idzie. Oni nie dbają o nasze zbawienie, oni nie dbają o długomyślność, tylko oni z dziś na jutro, tak? Jakieś takie eventy, prawda? To ustawa 1066, a to złoto zawiezione do Londynu, a to za miskę ryżu, prawda? A to coś tam, myśleli, że za darmo będzie szpital, ochrona zdrowia i tak dalej. No ta władza jest totalnie skompromitowana, ale to nie oznacza, że inna z tego samego nadania przyjdzie lepsza, nie? Absolutnie. Nie, musi taka to jest sama. Po prostu taka sama. Tutaj osoby, czy przyjdzie ten, czy inny mason, to jest po prostu, mówimy, ci, którzy próbują Polakami manewrować, czyli apelujemy tu do pana Brauna, do pana Michalkiewicza, pana Roli i innych, którzy tam w internecie eksponują, żeby zainteresowali się na poważnie ideą monarchii. Nie monarchii świeckiej, taką, którą proponuje, czy naturalną, jaką proponuje pan Korwin-Mikke, tak? Czy masońską monarchię, bo pamiętamy, że nasz ostatni monarcha Stanisław Augustus-Poniatowski no należał do loży masońskiej. Więc nie o taką monarchię chodzi, a nie o taki kler, który należy do masonerii. Tylko chodzi o rzeczywiście bogobojnego króla i Kazimierz Jagiellończyk tutaj, który 53 sejmy walne zwołał, to on tutaj po prostu jakby bombę atomową odpalił, tak? To był bogobojny król, Jagiellonowie. I po prostu dziękujmy Bogu, że z tej dynastii piastowskiej przeszliśmy dosyć łagodnie w dynastię, poprzez dynastię, czy jednoosobową, czy dwuosobową dynastię andegaweńską, czyli
czyli Kazimierz Andegaweński, tak, i Ludwik, przepraszam, Ludwik Andegaweński i Jadwiga, jego córka, prawda, Andegawenka, no ale ze związku z Elżbietą, czyli Piastówną, taka półpiastówna, pół Andegawenka, że z tego po prostu pociągnęliśmy tę linię andegaweńską, która miała ogromne inklinacje do sejmikowania ziemskiego i oni chwycili ten, bo Litwę, oni wiedzieli, że bardzo ciężko jest zarządzać takim wielkim księstwem litewskim bez sejmików ziemskich. Oni to bardzo mądrze podchwycili i rozpropagowali w Polsce. Niestety przyszły wpływy zachodnie i w XVII wieku, szczególnie w XVIII, Wettynowie, Sasi. Sasi są takim europejskim plemieniem Wettynowie do zaorywania, do niszczenia. Są tacy psy na katolików, byśmy powiedzieli, tak? I rzeczywiście można powiedzieć, że to, co nam Sasi wyrządzili, to jest zagrożenie, prawda? I to jest rzecz, którą no, woła pan z tego nieba. Przegonili przede wszystkim właśnie Stanisława Leszczyńskiego i to dwukrotnie. Więc i to był chrześcijański król. I apelujemy do tych wszystkich pseudomonarchistów, żeby też wspomnieli od czasu do czasu, kim był Stanisław Leszczyński, ród Leszczyński, tak? Bo oni unikają jak ognia, zauważyliście. Tak, nas nie ma w ogóle, pana nie ma, pani nie ma, mojej żony nie ma, mnie nie ma, nas nie ma w ogóle, Leszczyńskich nie ma. Nie. Byliśmy tutaj, drodzy państwo, na zamku z 55 monarchów, 54 nie ma, czyli nie ma 53 chyba, to jest Stanisława Leszczyńskiego, nie ma. Chyba 2 lata temu mi się wydaje, że był jeszcze. Nie ma, niby w renowacji, po prostu nie ma. Zniknął, wyparował, tak? Nie ma. Komu przeszkadza Stanisław Leszczyński, który przetłumaczył Biblię, tak? I to poezją, który król religijny, który ufundował wiele kościołów, zbudował kościół Monsekur w Nancy, prawda? No przecież nie będziemy tu przekonywać, jak to był religijny, napisał traktat o męce pańskiej. Drodzy Państwo, które był wydany razem z Alikuorim przez biskupa Dunina z Kołobrzegu. Drodzy Państwo, o czym my w ogóle rozmawiamy, tak? Dlaczego ci ludzie, bo oprócz tej epoki takiego zarządzania, byśmy powiedzieli feudalnego, takiego z królem dosyć roztropnym i rozumnym, przyszedł rzeczywiście etap takiego, nie chcemy użyć słowa oświecenia, ale niech już by było, to jest etap takiej epoki już króli no, rozumnych, mądrych. I tu Stanisław Leszczyński był bardzo wykształcony, jak wszyscy Leszczyńcy, oni studiowali w Ingolstadt, w Bazylei, w Padwie, w Bolonii i tak dalej, prawda? To byli ludzie naprawdę wykształceni, doświadczeni, z ogromną tradycją rodową i tak dalej. Maria Leszczyńska, królowa Francji, prawda? Związki dynastyczne i Europa nas zna, tak? A w Polsce udaje się, że tutaj będą, ostatnio pan Zomer, jeszcze ostatnie słowa, pan Zomer z najwyższego czasu wchodzi na cokół tam króla Zygmunta, mówi, my Partia Wolność powołamy Radę Regencyjną. Panie Zomer, panie Tomaszu, byliśmy u pana w redakcji, wstydził się pan nas 2 lata temu, potem zapytaliśmy się, powiedział pan, że utopia, a teraz pan zamarzył nagle Radę Regencyjną? Że pan jest niewiarygodny kompletnie. Jesteście niewiarygodni. Można powiedzieć, że jesteście oszustami intelektualnymi. Tak nie można. Byliśmy u pana w redakcji. Jak pan nas przyjął? No po prostu sobie pan żarty zrobił. Było nas kilka. Był pan Kierznikowicz. Było nas 4, był pan Kramarski. Byliśmy tam u pana. Co pan nie pamięta? Spotkaliśmy jak byłby wykład Kodakiewicza z panem. Pan powiedział dalej, nie, no to jakaś utopia. Tak? A teraz nagle na Sokole pomnika Jana Zygmunta III Wazy pan krzyczy, powołajmy Radę Regencyjną, partyjną Radę Regencyjną. Czy pan po prostu oszalał, więc po prostu, drodzy Państwo, ale jak oni, jacy to są konformiści i koniunkturaliści, tak? To są ludzie, którzy bardzo szybko, w ciągu pół roku zmieniają całkowicie. To samo pan Bosak, tak? Jeden narodowiec, pan Winiński, wysłany na odcinek narodowców piłsudczyków masonów, a drugi wysłany na odcinek rodzącej się tutaj monarchii, tak? No przecież to jest szaleństwo jakaś, tak? Jakaś narodowa demokracja, gdzie papieże zabronili używać słowa chrześcijańska demokracja, a oni rzucili to narodowa, czyli nacjonalizm. No co wy robicie? Jak manipulujecie? I do narodowców i kibiców apelujemy. Nie idźcie na marsz 11 listopada. Każdy, kto idzie na marsz 11 listopada, kompromituje siebie, swoją rodzinę i kompromituje ruch narodowy, tak? Bądźcie poddanymi Królestwa Polskiego i po prostu macie wiele możliwości, szczególnie ostatnia niedziela października, czyli święto Chrystusa Króla. Wszyscy na kolana modlimy się, uznajemy Chrystusa Króla, tak? Chrystusa Króla Polski, Króla Świata, Wszechświata, Pana Panów, tak? Króla Królów. To jest oczywiste, my będziemy w Brześciu Kujawskim klęczeć na kolana i to wyznawać, intronizować, czyli śluby brzeskie składać. Także, drodzy Państwo, to jest metoda, a nie 11 inowcy, których zaraz wrobią właśnie w tych narodowców, nacjonalistów i faszystów, tak? Jeszcze Antifa przyjedzie, która będzie Europę ratować przez polskimi nacjonalistami. Panie Winiński, panie Bosak, do czego jeszcze doprowadzili ruch narodowy, tak? I panie Jabłonowski, w jakim kierunku wy idziecie?
Proszę Państwa, kończymy. Wszystkiego dobrego. Wiktoria i Jezu Chryste, dziękuję Wam wszystkim. Uznaję te obrady za bardzo owocne. Konkluzja jest taka, że upamiętniliśmy te obrady i mamy nadzieję, że stąd pójdzie duch wskrzeszenia idei Sejmu Walnego, Sejmików Ziemskich i Królestwa Polskiego i Króla Polski. Króluj nam Chryste. Króluj nam Chrystem i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkim dziękuję za uczestnictwo i wszystkim, którzy zadzwonili też, za zabranie głosu. Z Bogiem.